naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MPGO. Go. Dobry wieczór. To jest program. Weszło Polsce już za moment reprezentacja Polski, ale zanim przerwa reprezentacyjna, to jeszcze sobie omówimy wydarzenia dziesiątej kolejki ekstraklasy w studiu ze mną w składzie Kamil Warzocha. Witam serdecznie. Maciej Wąsowski. Dobry wieczór. I Mateusz Rokuszewski. Dobry wieczór. Taki dzisiaj galowy skład weszło polskich. Zanim przejdziemy do programu, to może wspomnę o ankietach, które już są na naszym Twitterze kanału sportowego. Możecie wybierać najlepszą jedenastkę dziesiątej kolejki ekstraklasy, możecie wybierać dzbanów, jastrzębi, bombelków i borysiuków tej kolejki. Mówię o tym, dlatego że te ankiety mają dość krótką żywotność, więc jeśli chcecie oddać głos, to jest to dobry moment. A my zaczniemy sobie chyba od tematu wiążącego się z tymi ankietami. Od, od najlepszych akcentów tej dziesiątej kolejki, ko konkretnie, i od Johna Van der Broma, który dotychczas raczej gościł. A ja mogę ja zadać pytanie rozgrzewkowe? Możesz. Ono będzie takie wprowadzające. Czy wy lubicie przerwy na kadrę? Ja lubię na przykład. Dlaczego? No jest przyjemniej, no, przynajmniej 17 powodów. Jest przyjemnie sobie zobaczyć powodów. raz na dwa miesiące spotkanie reprezentacji Polski, raz na trzy miesiące na przykład. A czyli tak lubisz mecze reprezentacji, że nie przeszkadza ci to, że rozgrywki ligowe znikają, tak? Nie, no a nie trochę. A wy lubicie? Mi też nie, dla mnie przerwa to jest takie fajne rozprężenie, że tych meczów nagle tylu nie ma w różnych ligach. I takie... Po prostu wolisz mniej pracować, tak? Nie, nie. nie, no po prostu nie ma nawału tych meczów, i, no bo wtedy głównie skupiamy się na tej reprezentacji polskiej, tak, I tych najlepszych reprezentacjach, a no, no po prostu. Ja oczywiście na czarcie, czy widzicie przerwę na kadra? ja obserwuję taki szmer gdzie niegdzie, w mediach społecznościowych, w komentarzach, czy to na YouTubie, czy to na naszej stronie, czy to gdziekolwiek. I zacząłem się sam nad tym zastanawiać, bo jednak jak wskoczy taki tryb tej ligowej mózgi, przeglądania tego wszystkiego, no to później tak jak drużyna, która zyskuje dobrą formę, można z niego wypaść i potem trzeba znowu, znowu szukać tego, tego rytmu. Oczywiście reprezentacja polska to jest drużyna, której mocno kibicuję, to jedyna drużyna, której kibicuję, oprócz KTS-u weszła w tej chwili, także, także mocno przeżywam jej mecze, ale jednak jest to, jest to, przynajmniej przez chwilę, jakiś tam dyskomfort, że tych meczów nagle, nagle nie ma aż tak dużo. Teraz, nie wiem, do śro poniedziałek, środa, wieczory w zasadzie są bez futbolu. Ale to też moment dla tych drużyn, którym nie idzie, żeby się troszkę odbudować, popracować mocniej Między innymi dla Lechii Gdańsk. jak Gdańsk dzisiaj ma nowego trenera, Marcina Kaczmarka. No tam to... reprezentantów wielu nie ma na to. No tak, ale to też moment właśnie na to, żeby chyba, że zapoznać się, popracować no i może zbudować formę na resztę sezonu. Nie no, te przerwy na kadry są tak rzadkie cały czas, że chyba to nie jest jakiś, jakiś kryminał. Trochę się dziwię czasami tym głosom. Że, że ludzie nie lubią czekać na kolejne spotkanie ligowe dwa tygodnie. To jakaś krótka przerwa, która jest wypełniona często dość ciekawymi meczami, na przykład topowych, drużyn Teraz, kiedy mamy Ligę Narodów, no to przeważnie w każdym, w każdym tym okienku reprezentacyjnym jest jakieś takie hitowe starcie z udziałem najlepszych reprezentacji świata, więc też jest na co popatrzeć. Ja to się dobrze zgadzam, dobrze, dobrze tylko pytam spokojnie na czacie widzę zdania są podzielone pytacie czemu nie ma kuby białka z nami kuba białek ma po prostu wolne także spokojnie za tydzień już za tydzień nie wróci ale po 11. kolejce wróci a my wrócimy do tematu najlepszych no akcentów. właśnie jak są przerwy na kadrę to nie ma weszło polskich nie ma ligi minus to jest minus to jest minus, to jest <laughs> to jest minus. minus że nie ma ligi minus Wracając do tematów najlepszych akcentów minionej kolejki, John van den Brom dotychczas pojawiał się u nas raczej w kategorii dzbanów, czy rozczarowań i w takim kontekście mówiliśmy o nim i o Lechu Poznań, zasłużenie, natomiast teraz zasłużenie też nominowaliśmy go do, do Jastrzębi dziesiątej kolejki, bo Lech wygląda w końcu i gra jak mistrz Polski. Mi się wydaje, że poniekąd mogliśmy się spodziewać, że z Lechem będzie lepiej, E, bo te głosy o zawodnikach, którzy wrócą do kontuz po kontuzji, szczególnie jeśli chodzi o obrońców, e, no to my nie mogliśmy się z tym nie zgodzić, z, ty z tymi opiniami trenera van der Broma i, i to też pokazało, pokazał szczególnie powrót Milicia. E, kiedy, kiedy on wrócił, to tak naprawdę Lech nagle z, z miejsca zaliczył cztery czyste konta z rzędu w ekstraklasie. Tam, Powiem, był mecz jeszcze w, chyba w eliminacjach. No to tam tego czysta tego konta nie było. No ale generalnie widać... To tego... był mecz w Walencji z Villarrealem, tak? Tak, tak. Tam był jeden mecz, gdzie on nie zagrał chyba potem. bo Czerwona kartka była mhm. i potem jakiś no, mecz... no, w Walencji zagrał. Tam był chyba... Jeszcze wcześniej nie zagrał. Okay. wiem, czy mecz... jakiś drobny uraz nie był. Był Z, chyba... meczu, tak, z meczu z Lechią wtedy, co Diabate tego tak mocno nie wiem, czy... zaatakował. Z Dante. No w są tam w przerwie meczu Pingot wszedł za niego no. po przerwie. Tak, w tak. Ale generalnie czasami mamy taką tendencję, żeby może jakiegoś powrót jednego konkretnego piłkarza przewartościować i zrobić z tego nie wiadomo co, ale myślę, że w tym wypadku możemy powiedzieć, że OK, od na przykład od tego jednego zawodnika może w lechu dużo zależeć, tym bardziej, że w tych meczach potem ta czwórka obrońców, ona praktycznie nie była zmieniana. Więc. Znaczy, jest tutaj pewne zastanowienie, znaczy nie zgodzę się, że nie była zmieniana. No bo jest rywalizacja na lewej stronie. Która... Znaczy były takie cztery mecze z rzędu, jak mm -hmm. po prostu mieć wrócił, to ta czwórka była niezmieniana. Tak, ale później, pomimo tego, później że już ten być, duet tak. Dagresztal milić wyglądał dobrze, Jena wskoczył sadka, tak, i Delgreształ mm -hmm. siedział na ławce rezerwowych, także tutaj się dużo dzieje, tyle tylko, że te powroty, o których powiedział Kamil, można rozumieć na dwie strony, na dwa sposoby. Po pierwsze, te powroty do zdrowia, powroty do gry, ale też powroty do wyższej formy liderów Lecha Poznań. I wydaje mi się, że gdybym ja miał robić taką hierarchię. Najważniejszych powodów, dla, dla których Lechowi zaczęło żreć, no to wyżej postawiłbym jednak powroty do formy niektórych kluczowych piłkarzy. I mam tutaj na myśli przede wszystkim Michaela Isaka, który no nie, nie grał jakoś fatalnie na początku sezonu, ale to też nie był ten Isak na tym poziomie, na który on prezentuje teraz. I pewnie powrót też jest Pera do bardzo wysokiej formy. Bo Michał Skóraś i Joel Pereira to, to co są ci piłkarze, co do których od początku sezonu mieliśmy chyba. Znaczy, co do których mieliśmy najmniej wątpliwości od początku sezonu, od samego początku a później do tego dołączył, dołączył Pereira i już znów ten kręgosłup zespołu, taka pula liderów, która w Lechu zawsze była, Michał Skóraś w zeszłym sezonie do tej puli nie należał, ale w tym sezonie do niej wskoczył, już jest na takim poziomie, że jest to pewne minimum przyzwoitości. I, i... Ja może często używam tego określenia, taki pozytywny ferment, i taki pozytywny ferment dzisiaj w drużynie widać, bo nawet to, że Souza schodzi z boiska przed 60 minutą, Souza, który ma już drugi taki mecz, kiedy strzelał gola na wagę zwycięstwa i widać po nim takie niezadowolenie, no to można było interpretować jako coś złego, tak, że, że jakoś nie subordynacje w stosunku do trenera, jakieś muchy w nosie i tak dalej. A wydaje mi się, że to wszystko działa na korzyść Lecha Poznań, że znowu jest takie życie w tej drużynie, bo na początku tego sezonu, kiedy były. Te porażki w meczach u siebie, kiedy były te nieprzekonujące spotkania w europejskich pucharach, pucharach no to też tego nam trochę brakowało. Tego, że takie pokazania takiej żyły, że jednak my się na to nie godzimy. My jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce, co udowodniliśmy w poprzednim sezonie i nie zapomnieliśmy jak się, jak się gra w piłkę. Dzisiaj to jest bardzo istotne, aczkolwiek tak daleko uciekłem, że nie zapomniałem, jakie było pytanie. Ja bym jeszcze <laughs> dorzucił do tego prostą, najprostszą rzecz, no, że John van der Brom po prostu poznał tych zawodników, bo on trochę musiał wejść z marszu na eliminację. Ligi Mistrzów, musiał poznać, na kogo można liczyć, kto ma jaki potencjał. I on po prostu teraz lepiej rozumie ten zespół, lepiej potrafi go ustawić. I to jest chyba klucz do, do tych lepszych wyników Lecha w ostatnich tygodniach. No tak, jak się w, w między sezonami wywraca w takim klubie tyle rzeczy, znika ci trener który miał wszystko zaplanowane od A do Z, wchodzi Nowy, który też pewnie ma jakiś inny cykl, mikro, może mikrocykl treningowy, ma też inne podejście do zawodników, no to wiadomo, że no, trudno się spodziewać z perspektywy kibiców Lecha, żeby podtrzymać to co było. Tym bardziej, że jeszcze wiadomo, też włodarze klubu nie pomagali transferami. No i tak można powiedzieć, że Van der Bromowi wiatr wiał w oczy, tak, ale ale najwyraźniej widzimy, że to jest po prostu dobry trener. No, I... Ale I to jest chyba najważniejsze, że to o tym, o, o tym że wiatr w oczy. Że to nie stało się dzięki temu klubowi, dzięki temu, co się wydarzyło w końcówce okienka transferowego, tylko wbrew temu, co się dzieje wokół Lecha Poznań. Że nawet trochę zbrew, wbrew zdrowemu rozsądkowi, trochę można powiedzieć, bo to okienko było naprawdę przeciętne. A tutaj wygląda to obiecująco, bo jeszcze, jeszcze jest za wcześnie, żeby odpalić fanfary. Żeby wręczyć jakieś puchary za to, że w końcu się udało, w końcu połączyliśmy grę w europejskich pucharach z frontem ligowym, bo tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ta druga część sezonu po przerwie na kadrę, druga część rundy jesiennej też będzie bardzo, bardzo ważna, ale jest taki dobry prognostyk, że to w końcu w końcu, w końcu zażre, tak? że, że, że nie będzie wstydu, że lech nie będzie, nie będzie oszczędzał piłkarzy w meczach europejskich pucharów na to, żeby potem zagrać spotkanie ligowe. Nie wiem, z koroną Hielce albo z jakimkolwiek innym przeciwnikiem, że nie będzie lek drżał o to, czy utrzyma się w ekstraklasie, bo ta najnowsza historia i to potkaliśmy wyraźnie. Najnowsza historia, bo jak ja czasami słyszę, że Lech jest tam pierwszą drużyną, której w ogóle się udało pogodzić europejskiej puchary z, z grą w no to wiadomo, że to jest bzdura, bo nie wiem, w tym sezonie, kiedy Legia grała w Lidze Mistrzów, Legia też zdobyła Mistrzostwo Polski, tak? I chyba rundę, rundę jesienną kończyła na podium, jeśli dobrze pamiętam. Potem, potem Jacek Magiera, który prowadził wtedy Legię, oczywiście nie od początku sezonu, tylko od pewnego momentu stracił Nikolicia, Priowicia, Bereczyńskiego, a i tak to Mistrzostwo zdobył, tylko... Te dwie, dwa ostatnie podejścia, dwie ostatnie próby połączenia europejskich pucharów z ligą były, jakie były. Dlatego mamy pod tym względem kompleksy. Dlatego fajnie, że Lech sobie, sobie dobrze radzi, ale też nie fałszujmy historii polskiej piłki. Ja bym dorzucił jeszcze do tego dwie sprawy. Być może nie tak istotne, nie takie duże, ale jednak. Mówiło się o tym, że w Lechu Poznań zmienił się sposób trenowania. I te ciężkie nogi na początku sezonu zawodnicy mieli. Że to było zupełnie coś innego niż za Macieja Skorży, a druga taka pewnie mała rzecz, ale jednak na ławkę trenerską wrócił jeden z asystentów Johna van der Broma i człowiek, który był też u Macieja Skorży, to jest Maciej Kędziorek, który w pierwszych meczach za pod wodzą Holendra był oddelegowany na, na trybuny. Tutaj wrócił na ławkę i, i trochę się wyniki poprawiły, też pytali o to dziennikarze poznańscy, dlaczego Maciej Kędziorek był na trybunach, a nie na ławce, wrócił i jest, jest lepiej. A propos tej pierwszej sprawy, to Michał Skóraś też wczoraj w Lidze Plus ekstra przyznał, że to przygotowanie fizyczne jest w tym momencie na wyższym poziomie niż na starcie sezonu, bo tam też padła taka kwestia, czy w tym momencie na przykład ten dwumecz z Karabachem by troszkę inaczej wyglądał i Michał Skóraś był przekonany, że tak i między innymi właśnie jako jeden z tych powodów wymieniał to lepsze przygotowanie fizyczne. Czy może wyglądałoby inaczej, ale pewnie i tak Lech nie byłby faworytem tego dwóch bo Karabach jest po prostu świetną drużyną, nawet jak sobie porę Popatrzymy na to, jak sobie radzi w grupie. Tam pierwszy mecz przegrał z drużyną z Bundesligi, już nie pamiętam z którą, drugi mecz wygrał, też z drużyną z Lig Top 5. I generalnie był blisko w ogóle zagrania w Lizę Mistrzów, no to, no to trzeba mieć tutaj pełny respekt do tego, jak, jak ten zespół wygląda, ale no, pewnie coś, coś w tym jest. Ja zastanawiam się, taka kwestia podejścia do zagranicznych trenerów, gdy no szczególnie w takich momentach stykowych, tutaj takim momentem stykowym było to, jak John van den Brom nie. Y nie pojawił się przed kamerami Ligi Plus Extra i z tego była wielka afera, że zadeklarował się, nie przyszedł i tak dalej. Po takim meczu powinien to, powinien to zrobić i bo my się tak jeżymy na samą myśl czasami, że gdy tylko jakiś trener zagraniczny daje nam odczuć, że przyjeżdża z lepszego piłkarskiego świata, bo mamy w głowie co, cały czas zakażenione to, co stało się udziałem Leo Benhakera i co można zamknąć w tym haśle wychodzenia z drewnianych chatek. A gdyby się nad tym zastanowić, to możemy kurczę i, i i jakoś jeszcze w tych drewnianych chatkach trochę jesteśmy, i może powinniśmy takich oczywiście nie padać na kolana przed takimi trenerami, chociażby z Holandii, tylko dlatego, że, że no, urodzili się w tym miejscu i przeszli jakąś drogę, jeśli chodzi o edukację trenerską w lepszym systemie, ale może powinniśmy mocniej otworzyć głowy, podchodzić do takich trenerów z większym zaufaniem i czerpać z ich doświadczenia. Oczywiście mamy bardzo złe, bardzo negatywne doświadczenia. Wisła, Peter Hybala, nie wiem, Lechia, tam było też kilku takich magików typu von Hessen, możemy sobie to wszystko wspominać, Machado bodajże, Kim Machado był tam z Portugalii, była w takim pewnym momencie moda na trenerów z Portugalii, był Paisao w Zawisze i był, i był Machado w Lechi, który no nawet nie, nie, nie znał wszystkich piłkarzy, których, których prowadził, o tym krążyły jakieś legendy, ale może, może my powinniśmy być też bardziej pokorni w stosunku do, do trenerów, którzy gdzieś byli i coś widzieli, bo bo, bo czasami warto i mam nadzieję, że w tym przypadku będzie warto. A Zirytowałeś... się... Michała Probierza w tym momencie, który... No właśnie, to też była. <laughs> znaczy... Kilka lat temu to była taka oś tej dyskusji. Pamiętam w lidze, e, w lidze Plus Ekstra nawet liczono bilans Michał Probierz kontra zagraniczni trenerzy i tam chyba co program było to aktualizowane. Tak? E, ale bo jakby wracam czasami do niektórych wywiadów, do wspomnień i tak dalej. I Odparcie sobie może jakieś programy z Bogusławem Leśniodorskim, który wspominał, który moment był kluczowy dla Legii za jego kadencji. I on bardzo dużo mówił o tym, że ten moment, kiedy prowadził Legię Henningberg, bo on im generalnie nie tyle był dobrym trenerem, co pokazał, jak powinien funkcjonować profesjonalny klub. Na przykład, nie wiem, indywidualizacja treningów i tak dalej, rozbudowa sztabu, że oni tego know-how nie mieli, a i to know-how przyjechało do Legii za jego kadencji właśnie ze właśnie sprawą Henninga Berga. I później też korzystali z tego inni trenerzy, bo Legia była na poziomie innym organizacyjnym niż przed erą Berga. Także no, czasami moim zdaniem warto. Tam jest jeszcze jedna rzecz do podkreślenia. Kojarzycie takie mecze Lecha Poznań, po których no, kibice mogli być wkurzeni na, na swoich zawodników, mogli frustrować się ich grą, a John Van Der Brom bardzo często w pomeczowych wypowiedziach na konferencjach prasowych mówił, że jest dumny z zespołu, bardzo bronił zawodników i być może też trochę tym kupił y, swoich piłkarzy i oni teraz troszkę odwdzięczają się za to. Znaczy tam, tak, chociaż to często. Tam raczej. atmosfery nie było za bardzo. Moim zdaniem, a to, to klasyczny przykład, kiedy wyniki robią atmosferę, tak? A nie, a nie, a nie, nie to. Co to, się to, to bronienie piłkarzy to jest jakby dość częsta praktyka, tak to raczej już częściej się spotyka takie wypowiedzi na konferencjach niż, niż takie otwarte. No rzadko się spotyka inne w zasadzie. Dokładnie. Ja pamiętam Roberta Podolińskiego, który chyba pracował wtedy. Krakowi tak otwarcie swoich piłkarzy krytykował. Po, ja po pamiętam Giovaniego niego, który e, pracował w Bayernie Monachium i tam był taki piłkarz Strunz e, i tam e, no, legendarna konferencja, kiedy próbował po niemiecku mówić włoski trener. E, można sobie odpalić, jeśli ktoś chce A co, to, zobaczyć orkę. To co Roki powiedziałeś, to e, z tą pokorą do tego typu trenerów, to mam wrażenie, że Generalnie w Polsce mamy problem z takim balansem między taką pokorą a deprecjacją, że w pewnym momencie, jak, jak powiedziałeś, trener Warner Brom dawał um, powody do tego, żeby gdzieś do niego mówiąc kolokwialnie strzelać, no to oczywiście to było bardziej podkręcane, tak? I nawet już się pojawiają głosy, czy, czy, czy w samym poznaniu, czy nawet tego trenera nie będzie trzeba po prostu pożegnać. No ale, ale, ale tak jak powiedziałeś też, też się absolutnie zgadzam, że, że jeżeli mamy takiego człowieka, który jednak miał styczność z większą piłką, no to, no to powinniśmy z tego czerpać, tak? Mhm. Chociaż z drugiej coś... strony mamy też trenerów w Polsce, którzy nie mają wielkiego CV-a, pokazują, że że też potrafią to know-how skądś wziąć. Nie, no oczywiście, nie tak. to, 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 to wszystko, reguły. co powiedziałem, nie jest w żaden sposób wymierzone w polskich trenerów. Naszym gościem mm -hmm. dzisiaj będzie Janusz Niedźwiedź, który pokazuje, że no tak. można, tak, można się przebić z niższych lig ze swoim charakterystycznym pomysłem i później ten pomysł weryfikować pozytywnie na poziomie ekstraklasy. ale to, o czym powiedziałeś, najlepszym przykładem tego, o czym powiedziałeś, jest taka medialna. Też, też mam tutaj myśli media społecznościowe, biegunka wręcz, która towarzyszyła Paulo Souzy. tak? Był kościół Paulo Souzy, byli ludzie, którzy. Taka polaryzacja, tak, dwa bieguny, nie było czegoś pośrodku. Tak. To, to, to też była akurat taka postać, że trochę tych takich minusów wokół siebie gromadziła, które gdzieś tam się przebijały i, i kazały myśleć, że jednak to nie jest tak, że jak on tylko wychodzi i mówi o tym, że chce grać pięknie ofensywnie i tak dalej, to że to się zaraz spełni. Więc to, to pewnie też trochę wynikało akurat z samego faktu, jakim trenerem był Paulo Souza. Znaczy wiesz, bo mi brakowało w tym wszystkim zdrowego rozsądku w tej dyskusji na temat, na temat Paulo Souza. Już tutaj, abstrahuję od tego, jak to wszystko się skończyło, bo tego nikt, jak gdyby, no to się wydarzyło. I tutaj... Nie było przewidzieć. Znaczy nie, można było przewidzieć na podstawie pewnie wcześniejszych decyzji czy wyborów Paulo Sołzy. To nie tak, że nie można było tego przewidzieć, ale. No, ale moment, moment ludzi. Abstra... Już abstrahując od tego, bo no tutaj jest ewidentnie 100% złe zachowanie Paulo Sołzy, że, że to się wydarzyło, ale od jego pracy, że jakby była część osób, kiedy on powiedział, nie wiem, Posiężny na konferencji prasowej i wszyscy, nie, a jakby trener. <głos> <głos> tak, wystarczyło, że, że się odezwał, odezwał w języku angielskim, tak? bo bardzo dobrze nim też operował i część nie wiem, dziennikarzy, kibiców i tak dalej miała, to wystarczyło, tak? że pięknie mówił o futbolu i tak dalej z mówcą. No, a z drugiej strony był atakowany tylko za to, że nie wiem, że nie jest Polakiem, że gra przez część środowiska i, i, i no to pewnie jest też, jest też pewien problem. Nie? Wywołałeś łoki, Walkie. E, rocky, e, walkie. walkie. <laughs> było, ale wywołałeś były... się przez moment, bo myślałem, że my cały czas się mieliśmy z jednego określenia, które, e, które stosował Paulo Souza i sobie często je wrzucaliśmy i zapomniałem, jakie to było, a chciałem sobie mocno przypomnieć, że sobie przypomniałem. To Nie bo od cyrkulacji? Z piłki, Z jak i e łoki bardzo sympatyczne stworzonka z gwiezdnych wojen, ale wywołałeś temat Janusza Niedźwiedzia, z którym się za momencik połączymy, e, więc może też Zobaczmy innych nominowanych do grona Jastrzębi, bo w tym gronie jest między innymi Dominik Kun z widzewa Łódź, który no, poprowadził widzew do zwycięstwa nad Stalą Mielec i też nie po raz pierwszy zaliczył bardzo dobry występ. No, on, powiem Wam, bo ja ten mecz pisałem, no to w pewnym momencie, jak jedni i drudzy zawodnicy w Stali Mielec i widzew wyglądali już na takich, co oddychają rękawami, no to on biegał jakby dopiero na boisko. Wszedł on strzelił goła i miał asystę, tak? Tak, tak. Tak. tak, tak. Mhm. Więc no, pociągnął ten wózek, zwłaszcza w końcówce spotkania, i jak najbardziej zasłużył na to, żeby. Do Jastrzębi kolejki być nominowany. Czyli znaczy jego największym problemem na początku sezonu to było to, że był nieskuteczny, bo on był cały czas tak samo pracowity, jak jest pracowity teraz. Pod tym względem bardzo przypomina patryka, który operuje w innym sektorze boiska, ale pod względem nie tylko wizualnym, ale też tej charakterystyki boiskowej, oni, oni są do siebie dość podobni, ale marnował bardzo dużo dobrych sytuacji, nawet był pierwszy przez długo w, długo w takiej klasyfikacji zmarnowanych setek. I to jest dość nietypowe, bo zazwyczaj tam ląduje. Jak coś napastnicy, zazwyczaj tam jest, nie wiem, Gudkowski, tak? I, 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 i mówię ja o tym. Nie tej dyskusji po raz mówię kolejny. o tym nie przypadkowo, bo minęło kilka kolejek. I jak sobie sprawdzicie tę statystykę, na no to Gudkowski tam wyprzedza innych od wielu gości. Chyba. Wy macie zakład z Paculem. gutkowski i kto? Ja nie wiem, ja chyba byłem w jakimś amoku, że postawiłem, że Gutkowski strzeli więcej goli od Zachowicia. Ale A, znaczy okay. Zachowić też nie zachwyca, ale nie wiem, mogłem powiedzieć wartość Śpiączka i dzisiaj już bym powoli witał się z Gąską, bo by było 4 do 2 bodajże. No to dobra, jeszcze bym się nie witał z Gąską, ale miałbym przewagę. I to było problemem Kuna, ale no, kiedy pojawiła się ta skuteczność, no to, no to wyrasta na takiego środkowego pomocnika, którego my będziemy chwalić regularnie i który, nie wiem, będzie w top 10 na tej pozycji nie, w lidze. Myślę, że to już się dzieje, tak, że, że po początku tego sezonu możemy, możemy Dominika Kuna spokojnie w tej dziesiątce umieścić. A ale? trzeba też oddać, że on nie zawsze był środkowym pomocnikiem. Że to jest, tak, to jest pomysł trochę je, autorski Janusza Niedźwiedzia, żeby go ustawić na tej pozycji. Także ja pamiętam, sprawdzić. jeszcze w pierwszej lidze grywał zresztą na Wahadle u trenera niedźwiedzia właśnie w poprzednim sezonie. Wiszle pod że no. Generalnie fajnie to widzowie wygląda. Mi się to już od początku sezonu widzę podoba, że nawet jak kun. Gra troszeczkę słabiej, to jest gdzieś ten hanuszek, który też potrafi być takim motorkiem w środku pola i tak można w sumie ich obu nazwać. To są takie motory napędowe widzewa i, i też do pewnego stopnia myślę, że piłkarze podobni, tylko że kun, wiadomo, lepiej się odnajduje w polu karnym, no już ma bodaj chyba dwie bramki, dwie asysty w tym sezonie. A hanuszek teraz No i jakieś, w... no, jeszcze chyba na pewno kontuzja jakaś była i on szedł w pewnym momencie z boiska. jeszcze no bo... w czerwie Lipski wszedł. Tak, tam był jak Tak hmm? Tak, tak. Chodzi mi o to, że po prostu ta, ta dwójka gra ze sobą, to, to po prostu fajnie to wygląda. Że, no, mi bardziej się podoba właśnie ta para Kun, Hanuszek, a, a nie koniecznie Lipski. Na no, co do Kuna, no to, no to, to może nie wiem, czy, czy bo te roki powiedział, że top 10 na tej pozycji, tak? No, wszystko w, wszystko w pozycji. jak na razie. A dla was kun to jest takie 6-8? Czy... To jest taki box to box. On myślę, że w takiej roli bardziej występował właśnie w pierwszej. Widzę, że miał zawsze dobre statystyki w defensywie, był zaangażowany w tę grę obronną, ale też miał takie. Ja sobie top 10, nie, bym policzył, to nie wiem czy. 10, <grym <grym siedział, to No <grym> najlepszy łakomy w tym sezonie. Trzech z Radomiaka i dalej możecie sobie liczyć. Łukasz łakomy, Damian Dąbrowski. Ja bym dał Olsena wyrzuceno. Papa, Papa Nikolału. Eee, no z tego, z Krakowi. A ten Oshima? Nie, chyba jeszcze nie. Nie, za wcześnie. Teraz, Romanczuk, bo teraz Romanczuk. Wolskiego tak liczymy, tak? Nie, nie, polskiego, Czy... nie. Furmana tak liczymy. Nene. Okay. Nene. Tabo Cele. No, no, musisz, no i teraz musisz, wchodzimy do... na poziom to... dość zbliżony, do... tak? No bo mamy z Radomiaka na Shimento i mamy Cele. Obu znaczy można... Na Shimento bardziej taka szóstka. no to, to, nie, teraz... no to ja wrzucam ich razem. Okay. tak? Nie ma już. No to nie, to bym na Shimento dał. Do tego Dąbrowskiego dałem, tak? Karlström. Kaustrem? W ostatnich Ta, tak, 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 W Legii mają z tym problem, z tą pozycją, no to nikogo. No to nam taka dziesiątka wychodzi mniej więcej moim zdaniem. No bo w Górniku mamy teraz układ Keckem, Wondo, ewentualnie ten nowy piłkarz, który zagrał ostatnio, jeszcze, jeszcze się nie nauczyłem nazwiska. Musi zasłużyć najpierw. Ten Na Szwajcar, tak? Nie, nie Kamper, ten drugi. Musi na, to, ja jeszcze taki. musi na to zasłużyć, żebyś poznał e, je tak. nazwisko. W Krakowie już nie, w Jagiellonii powiedzieliśmy, w Koronie gra tam. Nie, w Koronie nie. A cztery jak na przykład. To może na przykład tak, nim no, liczymy? Nie, no, Bo to też nie jest taka typowa ofensywny, dziesiątka. Ofensywny. Ale, kun Ale to czuka i nawet ewentualnie. Kun wyżej niż Tomasiewicz w tym sezonie. No tak, tak. Chociaż no, Tomasiewicz mi się podoba. Ja wiem, kto może rozstrzygnąć tę dyskusję. Może ją rozstrzygnąć trener Janusz Niedźwiedź, który jest już z nami na linii i którego możemy zapytać. Panie trenerze, czy Dominik Kun jest w top 10 piłkarzy Ekstraklasy na swojej pozycji? Czemu nie w top 5? No prawda. No. No, no ale w top, 5, w top 5 jest widzę. Dzisiaj patrząc na formę Dominika, to myślę, że. Bo tu słyszałem rozmowę właśnie odnośnie pozycji numer 6. Dominik jest takim właśnie box to box, czyli taką bardziej ósemką, bo my gramy bez klasycznej dziesiątki, więc myślę, że to jest zawodnik, który ma sporo zadań defensywnych, ale też sporo zadań ofensywnych, z racji jego parametrów, również biegowych, które wykorzystujemy w każdym momencie. No właśnie, wspomniał Pan o top 5. W... Top 5 jest widzew i zapytam, jak dużym zaskoczeniem jest dla Pana tak wysoka pozycja po 10 kolejkach? Znaczy, ja zawsze rozpatruję każdy mecz osobno i my dzisiaj możemy powiedzieć, że tych punktów mogło być spokojnie kilka więcej i moglibyśmy dzisiaj być nawet liderem, ale mogło być przynajmniej kilka punktów mniej, bo nawet ten mecz ze Stalą, który wygraliśmy 3-0, też mógł się różnie ułożyć, gdyby Stal otworzyła ten wynik. Też niepowiedziane, że ten mecz by się tak zakończył. Były mecze, w których uważam, że powinniśmy teoretycznie, oczywiście, bo dzisiaj to tylko możemy teoretycznie, że, że powinniśmy zgarnąć nawet trzy punkty, a nie zgarnęliśmy ani jednego. A były mecze, w których też wygraliśmy, a mogło się zakończyć przynajmniej remisem, czy nawet porażką. Więc, więc ja uważam, że zespół zawsze pracuje na swoje punkty i ma tych punktów na koniec rundy czy sezonu. Tyle na ile, na ile sobie zapracował. A przełomem była, był ten wyjazd do Grodziska i mecz z Wartą, kiedy graliście przeciętnie, ale na końcu w ostatniej minucie Patryk Lipski strzelił gola i wygraliście, bo już wpadaliście w taki niebezpieczny okres, kiedy nie mogliście żadnego spotkania wygrać, nawet jeśli dobrze, dobrze się w tych meczach prezentowaliście. A wydaje mi się, że od tego momentu no, zdecydowanie łatwiej Wam o konkrety na boisku. W pierwszych pięciu meczach zdobyliśmy cztery punkty, i pomimo, że gra była chwalona praktycznie w każdym meczu, to tych punktów było mało. Teraz w pięciu meczach zdobyliśmy 12 punktów, więc zdecydowana poprawa punktowa i ten mecz w Grodzisku na pewno dodał nam jeszcze takiej, takiej wiary i pewności, bo jednak Bramka w ostatnich sekundach, która w kluczowym, ważnym meczu, bo warta jest tym zespołem, który pewnie nie chce im odbierać szans, oczywiście, ale pewnie będzie. Raczej walczyć e, o utrzymanie, tak samo jak Stal Mielec, więc e, no te punkty z tymi zespołami były dla nas bardzo cenne, bo często, jak się gra z faworytem, to każdy mówi: OK, tutaj się nic nie stanie, jak drużyna przegra. A jednak z tymi słabszymi zespołami, przynajmniej w teorii oczywiście, bo nie uważam Cię ani Warte ani Stal Mielec za słabsze zespoły, e, ale tak wszyscy postrzegają pod kątem e, tych akurat zespołów, czy nawet nas, którzy też byliśmy jako pierwsi typowani do do miejsca spadkowego i to nawet z hukiem, bo też śledziłem gdzieś y, różnego rodzaju wpisy czy na Twitterze, które dochodziły do mnie, to, to byliśmy tam y, jako jedni z pierwszych wymieniani do, do spadku. No ja typowałem tam chyba szesnaste miejsce po rundzie jesiennych, także, także jest troszeczkę <grystanie> wyżej. Na czacie <grystanie> przypominałem roki, że typowałeś chyba Trenera Niedźwiedzia do zwolnienia jako pierwszego, więc tutaj no, muszę się tłumaczyć. <grystanie> no to już się nie wydarzyło, także no, chodziło razie, mi o to, żebym przeskoczył do lepszego klubu oczywiście. na kawę nie pójdziemy. <grystanie> nie, a ta złość po Pucharze Polski, po tym meczu z Kaliszem już u Pana jako ambitnego człowieka opadła czy nie do końca, bo... Czasami, wbrew pozorom, dobrze jest odpaść z Pucharu Polski, jeśli ma się konkretne cele w lidze, na przykład jeśli chce się w tej lidze utrzymać. Nie chcę tak podchodzić nigdy do futbolu, że dobrze, że odpadliśmy, bo możemy się skupić na lidze. Mecz w Pucharze Polski daje mnie jako trenerowi większe możliwości rotacji zawodnikami i hmm? dania tym zawodnikom, którzy mają mniej minut... Możliwość pokazania się na boisku, bo też moglibyśmy wylosować, czy za drużynę pierwszoligową, czy ekstraklasową i toczyć fajne mecze z takimi przeciwnikami, na których oczywiście nie byłoby mniejszej motywacji niż w meczach ekstraklasy. Dlatego jedyne, czego żałuję, to oprócz tego, że oczywiście odpadliśmy i ta przygoda nasza Pucharowa, czy ta droga Pucharowa, bo to nie jest żadna przygoda, tylko droga, skończyła się szybko, ale bardziej żałuję tego, że teraz mamy. Teoretycznie aż i tylko 7 meczów do końca. A gdyby był Puchar i może chociaż jeszcze dwie rundy, to byłoby 9, i część zawodników, która na pewno no, będzie niezadowolona z tego, że nie gra tyle, ile minut by chcieli, no będzie musiała no, tych minut mieć troszkę mniej z racji tego, że no, niestety w Pucharze odpadliśmy tak szybko. A uczestniczył pan kiedyś w równie szalonym meczu? To jeszcze wiele, wiele lat temu grałem. Jeszcze w Jarocie, Jarocin, pamiętam taki mecz, gdzie do przerwy wygrywaliśmy 3-0. Nagle koło 70. któreś minuty zrobiło się 3-3. W 94. strzeliliśmy na 4-3 i uratowaliśmy ten mecz. Więc to aż tak szalonego nie było. Natomiast no, też był, był, był tam też się sporo działo wtedy w tamtym meczu. Ale to mówię, tak jak powiedziałem, wiele, wiele lat temu. Ja chciałem zapytać o Bartłomieja Pawłowskiego, bo on ostatnio w meczu ze Stalą nie zagrał. A to był taki zawodnik, od którego... Wyniki widzewa były mocno uzależnione i wszyscy tak utożsamiali, że im, im lepiej gra Pawłowski, tym, tym widzew ma, ma lepsze wyniki. Czy, co się z nim dzieje? Kiedy on wróci do gry? No przede wszystkim Bartek jest oczywiście ważną postacią widzewa i w szatni i na boisku. Natomiast też w ostatnich dwóch meczach zespół pokazał, że pomimo braku Bartka, również zmiennicy, którzy wcześniej nie grali, a grał Bartek, potrafili. Podołać wyzwaniu i pomóc zespołowi, że w dwóch meczach sięgnęliśmy po komplet punktów i bramki żadnej nie straciliśmy. Pięć zdobytych, więc myślę, że nikt nie może narzekać. Natomiast Brakowało nam nie tylko Bartka, ale również kilku innych zawodników, bo Jarnes od dłuższego czasu nie gra i Mateusz Żyro. I teraz Fabio Nunes, który no był kluczowym zawodnikiem początku tego sezonu, wypadł do tego Juliana Szechu, który też od jakiegoś czasu nie możemy skorzystać. Już nie mówię o Kubie w rąblu, więc no, tych zawodników nazbierała nam się spora liczba. Teraz Marek, Hanuszek, też czekamy na wyniki badań, czy Marek będzie w stanie w następnych tygodniach Uczestniczyć z nami normalnie w treningu i być. Jeśli chodzi o Bartka, Bartek miał niegroźny uraz, no ale taki, który go na przynajmniej tydzień, 8-10 dni wyłącza z treningów i w meczu z Krakowią nie było szansy, żeby Bartek zagrał. W meczu z Mielcem Bartek już uczestniczył od trzech dni w takich treningach z nami, ale no nie na 100% i decyzja miała zapaść tak naprawdę w sobotę przed meczem. Bartek wyszedł na rozrzewkę no i niestety, ale powiedział, że nie jest w stanie dać 100%, a nie chce grać na 80%, więc wszyscy uznaliśmy, że oczekujemy od piłkarzy, żeby byli na 100% i ani procenta mniej, więc jeśli to nie jest 100%, to Bartek uczciwie podszedł do tematu, a my oczywiście nie chcieliśmy na siłę ani ryzykować, ani narażać jego zdrowia. A jak się... bardzo niepokoi Pana liczba tych kontuzji widzowie, bo to nie tylko Bartek Pawłowski, no Pan też wymienił kilku zawodników i, i te problemy zdrowotne się troszkę mnożą. Czy da się z tym jakoś walczyć, jakoś, temu przeciwstawić? Znaczy tak, Fabio Nunesz to myślę, że wszyscy wiemy jak to się wydarzyło, więc to nie jest kwestia procesu treningowego, tylko um, brutalnego ataku i kontuzji, która wyłącza go do końca rundy i, i nie będziemy mogli w tej rundzie na pewno z niego skorzystać. Marek Hanuszek też jeśli chodzi o mecz z Mielcem, to też nie był uraz mięśniowy czy przeciążeniowy, tylko po prostu zderzenie i i, I taki uraz, jedyne urazy mięśniowe, no to drobny uraz Bartka, Ernester Piłowski, który też z kolanem ma problem, no to też raczej natury nieprzeciążeniowej, tylko natury z kontaktu z przeciwnikiem. Więc tak naprawdę no, został nam tylko z urazów mięśniowych Bartek i Julian Szechu, a przepraszam, jeszcze Mateusz Żyro. Więc to są trzy urazy na kadrę 25-osobową na praktycznie 2,5-3 miesiące ostatnio pracy, no to, to jest to wynik e, niezły, jak na, na to, że nie mamy tych kontuzji, bo w rundzie wiosennej, w pierwszej lidze mieliśmy pół zespołu wyłączoną z grania, więc dzisiaj sytuacja jest lepsza, ale no nie powiemy, że jest dobra, bo w ostatnich rzeczywiście dwóch meczach mieliśmy spore problemy e, z brakiem kluczowych piłkarzy. Ja, ja chciałem trenera zapytać o, o samą ekstraklasę, bo dwa lata temu pamiętam rozmawialiśmy. To był wywiad na, na Weszło, wtedy trener trafia do górnika Polkowice. I, i wtedy, kiedy trenera zapytałem o marzenia, to, to tym marzeniem było dotarcie na poziom ekstraklasy do 40 roku życia. No i to się udało, trener się wyrobił, chyba tam kilka miesięcy przed deadline'em, bo chyba w styczniu są te urodziny, tak jak dobrze pamiętam. Więc to się udało. No i w takim razie moje pytanie. Co tutaj ewentualnie trenera zaskakuje, no i jakie to jest uczucie, no bo to jest jednak fajnie sobie takie ambitne marzenie ułożyć i je po prostu spełnić. Tak, ale spełnienie tego, tego planu, czy te, tego ambitnego marzenia jest tym przyjemniejsze, bo zrobiłem ten awans z drużyną Widzewa i jeszcze w ostatnim meczu, w ostatniej kolejce, przy pełnym stadionie, myślę, że takiego scenariusza można pozazdrościć i to jest wyjątkowe uczucie, na które długo czekałem i myślę, że te 10 lat na poziomie seniorskim, które już mam, bo zaczynałem w wieku 30 lat, no osłodziło mi te niższe ligi, to wspinanie się szczebel po szczeblu przez te wszystkie lata, że ten finał z meczem z Podbeskidziem był dla mnie też taką nagrodą i, I oczywiście dzisiaj cieszę się, że jestem w ekstraklasie, ale nie chcę tylko być w ekstraklasie, tylko chcę w niej zaistnieć mocniej I jako trener i przede wszystkim z moją drużyną, która no, no jest kluczowe, żeby, żeby widzec osiągał wyniki. To nie jest drużyna trenera Niedźwiedzia, tylko e, ja ją prowadzę i, i ja powiedzmy nadaję pewne kształty, natomiast mam również ludzi wokół siebie i, i, i sztab, który wykonuje świetną robotę, dlatego. No, tym bardziej duża radość, że, że możemy w wie uczestniczyć w Ekstraklasie. To do 45. roku życia Liga Mistrzów? Najpierw, żeby była Liga Mistrzów, to, to oczywiście najpierw pewnie Mistrzostwo Polski, więc ja jestem trenerem ambitnym, który też zakłada pewne sobie cele na przyszłość, ale też jestem trenerem, który wie, w którym miejscu jest Widzew. I dzisiaj oczywiście cieszymy się z piątego miejsca. Tak spojrzałem jeszcze przed chwilą na tabelę. Są powiedzmy dwa zespoły, czyli Lech, który może nas wyprzedzić, gdyby wygrał mecz zaległy. I chyba z tego, co pamiętam, Górnik, Zabrze, który może nas dogonić. Więc teoretycznie to jest miejsce 6-7. E, oczywiście w przypadku tamtych rozstrzygniętych wyników na korzyść tych dwóch drużyn. Natomiast e, no my wiemy, w którym miejscu jest Widzew. E, niedawno byliśmy w pierwszej lidze i też dopiero ostatnią kolejką, jednym punktem wyprzedziliśmy Arkę. Tak jak mówię, wielu nas typowało na spadek, a dzisiaj e, cieszymy się tym, w jakim miejscu jesteśmy, ale też pamiętamy, że ekstraklasa ma duże swoje wymagania i trzeba by być cały czas przygotowanym i czujnym do tego, bo, bo nawet teraz mamy wyzwanie fantastyczne z rakowem, i, e, i też e, dopiero za dwa tygodnie, ale, ale no, też trzeba się będzie bardzo dobrze do tego meczu przygotować. Ma Pan takie poczucie, że gdyby się nie udało tego dowieźć drugiego miejsca, no to byście nie awansowali w barażach? Bo to jednak pod względem psychologicznym chociażby, wypompowania do samego końca walką o zajęcie drugiego miejsca. Jest pewien problem, na który zwracają uwagę zespoły, które są do końca zaangażowane. No Arka się przekonała, bo zajęła trzecie miejsce. No mianowicie tak Wygrała no. ostatni mecz, który musiała też wygrać, jeśli chciała wyprzedzić nas. A mimo wszystko, już w pierwszym barażu odpadła. Jest trochę w tym, bo ostatnie lata też pokazują. Natomiast czy byśmy dali radę, czy nie? Myślę, że mentalnie byśmy dali radę, bo mam naprawdę dobrą drużynę i, i potrafiliśmy w trudnych momentach sobie radzić. Ale z drugiej strony, powiem tak uczciwie, że jechaliśmy na dużych oparach. Marek Hanuszek, który już od wielu tygodni grał na środkach przeciwbólowych i na, yy, yy, yy ciężko było żebyśmy na przykład graliśmy mecz bodajże z tego co pamiętam w niedzielę, a później środa czy czwartek był pierwszy baraż i myślę, że Marek już by w tym meczu nie wyszedł, a to była też kluczowa osoba um, dzięki przesunięciu jego na środek obrony, na tego centralnego stopera. To była kluczowa roszada, ale Marek myślę, że w tym barażu już nie mógłby uczestniczyć, bo, bo ten uraz już był taki, że nawet sam Marek powiedział, że Wiedział, że ten mecz musi być ostatni, bo inaczej już by, już by w następnym pewnie nie wyszedł, więc no, tracilibyśmy na pewno bardzo ważną postać i no i też na pewno żałowalibyśmy bardzo, że, że, że ten finał nie odbył się dlatego. No, postawiliśmy wszystko na jedną kartę na miedzi nie wyszło, potem postawiliśmy wszystko na jedną kartę w ostatnim meczu i, i powiedzieliśmy sobie teraz albo nigdy i, i, i awansowaliśmy. Ja chciałem jeszcze zapytać trenera o to, czy szykujecie jeszcze jakieś wzmocnienia. Wiadomo, że okno jest zamknięte, ale zawodników z wolnego transferu można pozyskać, tych kilka kontuzji. Było dłuższa kontuzja Nunesza. Tutaj kogoś będziecie szukać? Nie, my nie szukamy teraz. Oczywiście mamy otwartą głowę i chcemy w przypadku jakiegoś poważnego, rzeczywiście poważnego urazu któregoś z zawodników, jeśli uznamy, że to jest rzeczywiście kluczowa postać naszego zespołu. To będziemy rozmawiać, żeby taką osobę jeszcze móc zakontraktować. Natomiast w tym momencie jesteśmy po okienku, zakończyliśmy poszukiwania. Oczywiście szukamy pod kątem zimy i, i rozmawiamy już pod kątem zimy. Natomiast nie, absolutnie teraz nie chcemy robić ruchów, bo jesteśmy zadowoleni z tej kadry i chcemy, żeby ta kadra, która jest, każdy zawodnik pokazał się z najlepszej strony w tej rundzie i pokazał, że zasługuje na ekstraklasę, że że jest wartością dla ekstraklasy, dla widzewa w ekstraklasie i, i chcemy też zobaczyć, jak ci zawodnicy będą funkcjonować po prostu na tym poziomie. Jeszcze, jeszcze Chciałem wrócić na chwilę do tego mojego braku wiary w widzew i w pana trenera, bo ja sobie argumentowałem to w ten sposób, że nie do końca wierzę, że ta linia obrony obroni się na poziomie ekstraklasy, że raczej wydawało mi się, że możecie tracić dużo goli, bo rywale mogą tworzyć sporo sytuacji, bo też podjęliście pewne ryzyko w tym letnim okienku transferowym. Pożegnaliście trzech stoperów, którzy grali całkiem sporo, czyli Dejeskiego, Tanżynę, Nowaka, zostawiliście Stępińskiego, zostawiliście Kreuzlingerera, który na poziomie pierwszej ligi no, nie pokazywał się w zbyt dobrej strony, stąd chociażby ta Roszada z Hanuszkiem. I ściągnęliście piłkarzy, którzy już w tej ekstraklasie grali, ale nie koniecznie odgrywali w tej pasie jakieś ważniejsze role, choćby Serafin Szota, do tego Żyro, do tego Czorbadzijski. I może zapytam, już zmierzając do brzegu, czy pan jest zaskoczony tym, że tak szybko udało się to poukładać? Bo ja jak powiedziałem, ja w to nie wierzyłem. Myślę, że jak byliśmy w pierwszej lidze i przychodziłem do Widzewa, sytuacja była dużo gorsza niż tą, którą mieliśmy teraz po sezonie, bo mieliśmy już pewien kręgosłup, mieliśmy już swój styl i model, który był wypracowany. Natomiast zależało nam na tym, że jeśli pozyskujemy zawodników, to e, chcieliśmy trzech stoperów, ale no, chcieliśmy, żeby przynajmniej dwóch było. To byli to Polacy. Był tak naprawdę tylko jeszcze jeden zawodnik z Polski, który był brany pod uwagę, ale wybraliśmy tą dwójkę. I, e, i dzisiaj niedawno skreślany był Serafin a dzisiaj zagrał dwa dobre mecze. Był wcześniej skreślany. Yy, też Mateusz Żyro na początku jak do nas przyszedł, a Mateusz też dwa lata grał na poziomie ekstraklasy i był w Mielcu i też uważamy, że jego wiek powoduje, że on będzie robił spory progres jeszcze. Jeśli się nad nim dobrze popracuje, to, to czy on czy Serafin to będą ludzie, którzy będą e, robić postępy. E, jest Czorbadziński, który też jeszcze nie jest zawodnikiem starszym, też już ogranym reprezentantem Bułgarii. Teraz miał oczywiście słabszy okres, ale też niedawno podobnie było z Martinem Kreuziglerem w pierwszej lizy, gdzie też już myślę, że wszyscy go skreślili, poza nami. My wiedzieliśmy, jaki drzemie w nim potencjał, po prostu on potrzebował trochę więcej czasu na to, żeby, żeby pewne rzeczy u nas przyswoić i dzisiaj czerpiemy z tego korzyści, że, że go nie skreśliliśmy. Panie trenerze, to ostatnia kwestia, bo spodobało mi się to pytanie z czatu. Czy Widzew będzie Radomiakiem z poprzedniego sezonu? Ja chciałbym, żeby Widzew był Widzewem i tak samo um, nie chciałbym porównywać, bo wiem, dużo osób mówi, była warta Poznań, która zajął wysokie miejsce, był Radomia, który zajął wysokie miejsce. Te przykłady oczywiście pokazują, że nawet będąc Beniaminkiem można osiągnąć coś więcej, ale też były inne przykłady, gdzie co roku jeden albo dwa zespoły Beniaminkowie spadali z Ekstraklasy, więc, więc tutaj i w jedną i w drugą stronę się zawsze może potoczyć działa. Ja Wierzę w to, że praca, dobra praca, przemyślana praca z porządnymi ludźmi, z dobrze dobranymi ludźmi, przyniesie w dłuższej perspektywie dobre efekty. I wierzę, że widzę, będzie widzewem na co nas będzie stać, bo pewnie to tak zmierzamy do tego. Dzisiaj nie chcę wybiegać, bo miejsce jest na razie dobre i punkty są niezłe, ale wiemy, że ekstraklasa, to co mówiłem, ma swoje duże wymagania i Musimy być cały czas czujni, robić dalej to, co robimy do tej pory i, i być tak skuteczni jak w meczu z Mielcem. No dobrze, to życzymy tej skuteczności. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Trener Janusz Niedźwiedź był naszym gościem. Pozdrawiamy, panie trenerze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A my przejdziemy sobie musimy troszkę przyspieszyć do tych ostatnich nominacji do Jastrzębi, mianowicie do Filipa Mladenowicza i, i też do całej postawy Legii Warszawa, która. Została liderem ekstraklasy. Dawno nie widziana Legia na tej pozycji, a przecież dopiero co bolesna porażka 0 do 4. No, pytanie: czy ta porażka mówiła prawdę o Legii, czy prawdę o Legii mówiły inne mecze? Bo gdyby dostać w cymbał 0-4 miło nie jest, ale ale też był to dość mecz specyficzny. Powiedziałbym, że do pewnego, bo w pewnym momencie było tak, że raczej wydawało nam się, że może ten mecz skończyć się na... Dobra, Legia nie stworzyła sobie zbyt wielu dobrych reakcji, ale przy odrobinie szczęścia, bo Legia miała sporo takich meczów, kiedy gdzieś tam w tej okolicy 70, 80 minuty potrafiła wypracować sobie sytuację i ją wykorzystać. Najlepiej to wie o tym Szymon, bo to było spotkanie z Radomiakiem chociażby, ale był też choćby mecz ze Stalą Mielec i gdzieś tam w powietrzu mogło się unosić coś takiego, że jednak to jest Legia. Jeden indywidualny błysk konkretnego piłkarza. Nie wiem, Rzuzuę, karlitosa, kogokolwiek. Wszołka. kogokolwiek innego. I to się na przykład skończy remisem. W końcówce Legia się kompletnie posypała. Ale to też nie do końca tak, że, że wynik 4-0. Mówię tutaj o wygranej Rakowa i porażce Legii. To dzisiaj jest odzwierciedlenie odległości pomiędzy tymi zespołami. No nie. Raków jest na pewnie na troszeczkę... Innym etapie niż Legia dzisiaj. Porównałbym to bardziej do etapów Karabachu i Lecha z początku tego sezonu, ale to nie jest jakaś odległość nie do pokonania. No, tak sobie odpaliłem tabelę Expected Points według White Scouta i tam Legia jest na piątym miejscu. 15,2 punktu, czyli jest ta nadwyżka lekka, to, to 4,8 punktów względem przewidywań, ale no też jest Legia w czołówce, więc myślę, że to jest chyba taka właśnie prawda o Legii, że to jest zespół czołowy, może trochę punktujący ponad stan, trochę mający szczęścia w niektórych momentach, ale wciąż zespół taki z czołówki, który jest w stanie powalczyć te puchary. Na, na pewno to nie jest lider taki jak sobie zostawimy to chociażby z Rakowem, no to tutaj zgoda z Rokim, że, że ten wynik, ta różnica czterech bramek, ona nie odzwierciedla różnicy poziomów, ale na pewno Raków jest dzisiaj lepszą drużyną, tak? Bardziej lepiej zorganizowaną. Zorganizowaną, konkurencyjną. Myślę, że też wymienimy tutaj Pogoń, więc gdy patrzymy na Legię jako na lidera obecnie, no to można mieć takie, taką myśl w głowie, że coś tutaj się nie do końca zgadza, tak? No bo to też nie jest taki zespół, po takiej można powiedzieć też rewolucji, po, po przyjściu nowego, nowego trenera, że no na miejscu kibiców Legii na pewno nie oczekiwałbym po Legii, że będzie się biła o te najwyższe pozycje w tym sezonie. Moim zdaniem w pewnym momencie sezonu ta, ta różnica przede wszystkim w sile kadry, ona się nawarstwi, ona będzie coraz większa. Teraz jeszcze tego nie widać, no bo mamy początek sezonu, ale prędzej czy później to, to da, powinno dać o sobie znać. Poza zatem ja miałem takie stwierdzenie i będę się tego trzymał i będę je powtarzał, że legia z Arturem Jędrzejczykiem i bez Artura Jędrzejczyka to troszeczkę dwie inne legie, bo wydaje mi się, że w takiej gorączce dotyczącej Artura Jędrzejczyka, tego czy nie wiem, sędziowie mu odpuszczają, czy może nie do końca, czy jest, czy jest źle traktowany, czy jest dobrze traktowany, czy jest źle odbierany, czy jest sympatyczny i niesympatyczny, my zapominamy o jednej najważniejszej rzeczy. Artur Jędrzejczyk to jest bardzo dobry piłkarz, bardzo solidny piłkarz w Ekstraklasie, przy którym wszyscy piłkarze danej drużyny, w tym wypadku Legii, wyglądają lepiej. Zyskują pewność, mówię tutaj o bramkarzu, o obrońcach, defensywnym pomocniku itd. i tak dalej i ten brak Artura Jędrzejczyka w ostatnich meczach był po prostu widoczny i tak, i oczywiście również indywidualnymi błędami, czy to kapustki, czy to Augustyniaka, tłumaczę sobie to, że Legia w ostatnich meczach w obronie wyglądała zdecydowanie gorzej, bo jednak na przestrzeni całego sezonu ja jednak widzę więcej punktów wspólnych z pogonią szczecin kostr w tym okresie, który był już taki całkiem niezły, tak? Że, że, że tutaj Legia igra podobnie. Mówię tutaj o ustawieniu, doborze konkretnych zawodników. Może nie na wszystkich pozycjach, ale na wielu. tak I często podobnymi wynikami kończą się te mecze. Ja uważam mimo wszystko, że cały czas podejrzana jest obrona Legii, no bo bilans bramkowy lidera 14-13 no najlepiej świadczy o tym, jak Legia cała broni. No i w tym meczu z Miedzią troszkę, troszkę się upiekło, bo tam była sytuacja już na, na 3-0 na slinka i on w zasadzie, no, Kacper Tobiasz tak, wyjął tą sytuację, kiedy on go próbował lobować bo ten też mógłby się zupełnie inaczej ułożyć. Wiesz co, tam były trzy sytuacje tak naprawdę. Jeszcze Była Enriquez. ta strata kapustki i Jeszcze podawał Dominguez potem, tak. do... Nie, nie zrobił, to, zrobił to źle. Ja oglądałem wiele razy powtórkę tej sytuacji. Mógł ja do Nasinga, miał... do Enriqueza. Chciał trudniejszą. Ale nie, taką. nawet do Enriqueza mógł mu podać po prostu lepiej, celniej. Tak? O ile w tej pierwszej sytuacji bardzo fajnie podnosił głowę, bo na to też warto zwracać uwagę, że on jednak nie, nie oparł się tutaj na instynkcie, na tym, że powinien tam być Enriquez, tylko on po prostu widział i wyłożył mu tę piłkę. O tyle w tej drugiej sytuacji zachował się źle, ale była jeszcze jedna taka sytuacja e, Narsinga i tam chyba nie Narsing posłał piłkę do Enriqueza, a Kobacki się w to wszystko wmieszał. Tak, nie, nie miał tak. pomysłu co zrobić, piłka już się odbiła od jego klatki piersiowej bodajże, czy od innej części ciała i nie było z tego zagrożenia, ale mieć miała wtedy przewagę i mogła to być kolejna groźna, e, groźna sytuacja, także... Z drugiej strony była to też typowa mieć. Kto miał takie poczucie przed 2-0, że mieć tego meczu nie wygra? No, no to chyba pewnie każdy. Wszyscy, 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 którzy oglądają mecze Miedzi-Legnica w tym sezonie. Ja miałem inne poczucie, miałem poczucie docenienia Maxima Domingueza. To jest zawodnik, którego lubiłem bardzo w pierwszej lidze i uważałem, że może VP sezonu był Hubert Adamczyk, ale ten Dominguez też był taką twardą kandydaturą do, do 11 sezonu i do takiego top trzy zawodników. Bardzo taki uniwersalny pomocnik i cieszy mnie, że przekuł to na ekstra klasę, bo nie tylko w tym meczu, ale tak ogółem na mm -hmm. przestrzeni całego sezonu. Cały sezon ma świetny. No ja powiedziałem że to są wczoraj w lidze minus, to może odważna teza, ale myślę, że znalazłyby się argumenty na jej poparcie, że dla mnie to jest piłkarz, na mógłby być na czołowe kluby Ekstraklasy. Pewnie tak, pewnie tak, bo widzimy, jaki jest... Wyobraźcie sobie takiego piłkarza na przykład za w Legii za Żozułę. To jest piłkarz... No, no może nie, za mocno, to nie bo jest, do, ale jest obok Żozułę, bo Legia gra na dwie, obok. Obok. dwie tak dwóch ofensywnych... No bo oscytuj. jednak Żozułę piłkarsko to jest inny świat, ale tak. bardziej mi chodzi o taki mental, też to, co też daje w defensywie, tak? no bo to nie jest tylko to ostatnie dogranie, asysta. Tylko też on po prostu zalicza takich dużo kluczowych odbiorów. Nie też potrzebuje golemy mieć golemy brakuje, jakieś... nie? To... No to też jest taki box to box zawodnikowy. Też też tak, za, za, taki zadział no, Ale gdybyśmy sporo... sprawdzili, nie wiem, expected goals w jego przypadku, no to już tam z dwa gole pewnie powinien mieć. Nie? A, zaraz zaraz a... sprawdzę. Ale generalnie on, tak sobie wypisałem, to jest top 10 piłkarzy, że widzę pod względem kluczowych podań. Top 5 jeśli chodzi o dryblingi. Też robi 3 na mecz, to też jest czołówka. Więc pod względem kreatywności. Tych, jeśli popatrzymy, jakbyśmy sobie zrobili takie zestawienie tych ofensywnych pomocników. No to Dominguez musiałby być wysoko. Wiadomo, no że gdzieś tam pewnie. Dobra, Bartosz... teraz robimy ranki gdzieś do no pewnie Bartosz Nowak byłby teraz Rzuzula, numer jeden chyba. Bartosz tak? Nowak i Wilopes. No dobra, sam, Wrakowie jest, jest ich kilku. Mateusz w Domie, tak. No, jeszcze Koczergina, nie wiem, czy umieścił za sobą ekstraklasę klasę przed. Na, nawet jak nawet jak też z ciekawości sobie zobaczyłem na, na te noty za jakie mu wystawiamy, no to w sumie jest chyba tylko pięciu piłkarzy, którzy tak regularnie grają, mają wyższą notę ze wszystkich piłkarzy we wszystkich klubach Ekstraklasy. Ale to jest zawsze miło, bo o tym mówił Szymon, Jak obserwujemy tę pierwszą ligę, <noise> tak, i piłkarz, i to się który się krasy. wyróżnia w pierwszej lidze, wyróżnia się też w Ekstraklasie, bo już mam dość takich historii. Ty, kiedy, kiedy mówię komuś, wiesz co w pierwszej lidze jest taki kozak, on będzie wiesz, wiesz. W ale ty chyba nawet mówiłeś w tym Boże E, jaki to program na weszłop e, w pierwszej Tanie klasie. <coughs> w stanie futbolu chyba mówiłeś, okay. że twoim zdaniem Maxim Dominguez może być takim piłkarzem, Tak. Który tu, się ja Ty bym... go wyróżniłeś, wymieniłeś je... go. Takim większym moim pieszczochem był Patryk Makuch i nie gra źle, trzeba powiedzieć, że tam jeszcze, wydaje mi się, że tam nie ma jeszcze chemii pomiędzy nim a, a linią pomocy Krakowi, ale... O, ale... Tutaj w, tym, w tej kolejce musiał po prostu podać do konoplianki i sam, sam kończył. Tak, tak a tam jest jakiś problem z decyzyjnością, ale też nie ma, nie ma dramatu, ale wśród tych piłkarzy, których wymieniłem jest na przykład Dominik Piła. i Teraz nie wiem, czy, czy to nie jest ten poziom, czy ta sytuacja w Lechii Gdańsk, to, że on miał tam uraz w okresie przygotowawczym, to sprawiło, że nie może pokazać w pełni Swoich umiejętności. Moim zdaniem, gdyby grał więcej od Klemensa, gorszy był nie był, bo nie da się być gorszy od tego, co zaprezentował <suszel> Christian Klemens, ale zobaczymy, czy piła się obroni, Ale to mówię, no, nawet w przeszłości mówię, że było mnóstwo takich piłkarzy, których gdzieś tam pompowaliśmy. Wydawało nam się, że, że się obronią. Później... Arkadiusz Reca, jak grał w Wiśle Podkomisji. No, Reca to jest idę. akurat przykład pozytywny. tak, tak. I on, on rzeczywiście był takim piłkarzem. Pamiętam, że jak Wisła robiła awans, co płynnie możemy przejść do Marcina Kaczmarka, no to nawet do mnie zadzwoni i mówi, że w Płocku jest takich chłopaków Paczek, jedź do niego i zrób wywiad, bo on będzie dobrym piłkarzem. Ja wiedziałem o tym, bo mi Andrzej i Iwan mówił w jednym, na wersju, robiliśmy takie rozmowy, kto się wyrażał w pierwszej lidze, że, że właśnie on. No ale pojechałem, zrobiłem wywiad. Rzeczywiście okazało się, że, że Arkadiusz Reca się obronił, ale były też przykłady zdecydowanie gorsze. Miałem ja, przykład, jak Górnik Łęczno robił awans, to wydawało mi się, że Krykon będzie takim piłkarzem, który, który się sprawdzi. A w ostatniej kolejce pierwszej ligi Krykon błysnął. Tak. I, ale to już jak gdyby Być nie może na... to jego poziom po prostu. A znaczy on, on jest motorycznie świetnie przygotowany do, do tego, żeby się sprawdzić na skrzydle chociażby, ale no nie, poka nie popartego liczbami, że tak to mówimy. No to też przy to można powiedzieć, że to jest chyba taki jedyny piłkarz, który tak wyraźnie je, gra na plus, się wyróżnia po prostu. No bo reszta w wielu momentach po prostu zawodzi. Tak? No tak. Bo też często się mówi teraz. O tej na przykład, y, wiadomo, że Babel. Najlepszy środkowy obrońca w pierwszej lidze, hmm. tutaj też się chyba No Ja z... trochę myślałem, że to będzie taki Rafael Rossi, że po prostu tak, tak, tak. da radę w tej Ekstraklasie. on takie popełnia właśnie głupie błędy, gdzieś te czerwona kartka w hmm. meczu z Radomiakiem, jakieś obcinki. E, wiadomo, że to nie było to, o co Artenecze, bo Artanecza kompletnie się od Ekstraklasy odbił. On w pierwszej lidze był ok, ale, ale był gorszy zdecydowanie od Miłuskowicza. A tutaj w Ekstraklasie był dramat i nieprzypadkowo wylądował na ławce rezerwowych ale rzeczywiście coś w tym jest, że mało piłkarzy miedzi, którzy byli bohaterami w pierwszej lidze udowodniło to na poziomie ekstraklasy. Może jeszcze trąd jak wróci po kontuzji, bo to jest też bardzo ważny piłkarz. W każdym razie zaczęliśmy ten wątek od tematu Filipa Mladenowicza, więc też możemy sobie zobaczyć najpiękniejsze bramki, czyli Borysiuka, kolejki. No nie jest to najbardziej kontrowersyjne głosowanie i, i najbardziej... Nieoczywiste głosowanie, w jakim weźmiemy udział, bo tutaj faworyt jest jeden, natomiast. Wymienimy. Piękne bramki były, wszystkie cztery. Może, no, głowę taki był na dokładkę, ale. No ale <laughs> tak. też fajny dribbling. Tak, tak. No ale no, to no, jeszcze tutaj do tej pory się kręci. Musi wygrać bramka sezonu. No, Fabian Pesecki. Mo, tak, moim, tak, no... moim zdaniem, Nene na razie prowadzi w tym wyścigu. Cenię to, co zrobił Fabian Pesecki. Naprawdę? Oczywiście. Że Mi się tak. nie wydaje. Zobacz, para, bo, parabola lotu piłki, moment, kiedy Nene to zrobił. E, czyli gol dający zwycięstwo no w dobra, takim ostatnio. Taki moment meczu, ale... moment e, tej bramki Fabiana Piaseckiego też nie był jakby... E, nie, dlatego... Dla mnie poziom trudności mimo wszystko wyższy chyba u Piaseckiego. Ja na razie wyżej stawiam na to. Zwróć uwagę na to, że to była też taka dość rzadka sytuacja, w której zawodnik dostaje podanie jakby... To nie jest tak, że on sobie przyjmował piłkę, gdzieś ustawiał tak. się do tego. Poza światłem bramki. Dokładnie, tylko on po prostu dostał piłkę z boku i Oczywiście. złożył się idealnie, Oczywiście. przymierzył tak, żeby... Tak po krzyżowo jeszcze Bardzo podobała mi się przewrotka taka w tym postupada. meczu z Piastem Gliwice, gdyż sięgnął piłkę na wysokości, na której rzadko się sięga piłkę przewrotką. Tutaj wrażenie zrobiło to, że rzeczywiście zrobił to z pierwszej piłki. Ale no, jak gdyby moglibyśmy teraz wymienić swoją ulubioną zupę. Jaka, Szymon, jest twoja ulubiona zupa? Jezu, zadałeś mi trudne pytanie, bo e, jem niewiele zup. E, w zup, nie wiem. Dobra, każdy pora robili pomidorową, no to powiedzmy, że pomidorowa twoja. Rosu. Żurek. No. I wiecie, tutaj nie ma jakiejś. To jest z bramkami. Niektórzy lubią jak. Ale żebyśmy mieli takie dylematy. No. Niektórzy, niektórzy lubią bramki z przewrotki, niektórzy lubią z dystansu, niektórzy lubią koronkowe rozegrania, po której po której bramka pada w ten sposób, że ktoś strzela na przykład do Pustaka, niektórzy lubią indywidualne rajdy gdzieś od połowy, a ja preferuję to, co zrobił Nenny na razie. Jeśli chodzi o bramkę Fabiana Piaseckiego, to też ciekawą, ciekawego tweeta wrzuciło ekstra stad dzisiaj. Tam wyliczali, ile błędów przy bramkach. A właśnie chciałem to przywołać. Okej, okay, no to ja przywołam. W każdym razie wyliczali, ile błędów przy bramkach popełnili poszczególni obrońcy. W kontekście tego gola, błąd popełnił, myślę, lekki Mateusz Grzybek, bo on się gdzieś tam uchylił, nie powalczył o tę piłkę. I to była jego czwarta pomyłka, i też cztery pomyłki na koncie ma Rafael Rossi z Radomiaka, więc tutaj dwóch zawodników, którzy w tym meczu wypadli po prostu słabo i też przyczynili się do A rakowa. Teraz pytanie do chłopaków: kto ma najwięcej, najwięcej błędów, błędów przy bramkowych? Odpowiem: szukajcie w najgorszej drużynie ligi, Malocza. Jezu. Też powiem coś z defensywy. No to jest to prawdopodobne. Ale, Ale chyba nie malocza. Nie, chyba nie, nie właśnie Michał nalepa. I ja to napisałem nawet na ostatnio, bo okay. wydaje mi się, że Michał nalepa w związku z tym, że był w ostatnich sezonach, nie wiem, w piące, dziesiące najlepszych stoperów w klasy i z reguły był solidny, trochę mniej mu się dostawało, a gra jeszcze gorzej niż ci, których mocniej krytykujemy, czyli malocza, Tobers. Stec, kuciak i tak dalej, że. że... I Ale wspominaliśmy jest... też, że Nalepa tak trochę zmaloczał po prostu. Co że... nie nawet takie Ale ja mam wrażenie, zrażone, że często Nalepa próbuje naprawiać teraz. błędy tych swoich kolegów, takie mniejsze <laughs> A ja i to się właśnie... później na nim to odbija. No, Pamiętasz że, że chociaż sezonie sezonie ze Śląskim wiesz? Wiesz? Myślę, Jak, że jak Nalepa trzyma z boiska, to gra defensywna Lechi totalnie. Ja pamiętam, padła. pisałeś ten mecz i później. Ja nie oglądałem tego meczu, bo byłem na katecie, później odobczałem powtórkę i patrzę, malocza, no też sześć?

i tak później próbowałem znaleźć argumenty, żeby to się broniło Aha. i się nie broniło. Tak? Nie, dla mnie się broniło. No zna, do się do nie... momentu, kiedy on grał, to gra defensywna Lechi jeszcze w miarę wyglądała. No po jego zejściu za... był dramat. Ale nawet na to, za to, co zrobił przy golu Gajosa, no to powinniśmy mu obniżyć. No tak, to się zgadza. się. To się Znasz zgodzę, nie, się no znam. ale na pięć, ale nie znam się, broń Boże. <laughs> dla mnie wyglądał najlepiej i faktycznie tak uważam, że po jego zejściu, wejście Tobersa to był dramat. I może jeszcze przytoczę do końca tę statystykę. Po Śmiało. pięć błędów bramkowych mają Gettinger, Iwanow, Kasperkiewicz, Matynia i Tiru. Po cztery Arsenić, Barałska, Zdanek, Douglas, Gretarson, Grzybek, Janicki, Marocza, Pawlak, Petro, Reiner, Rossi, Stec, Cech. I jest to pewne zaskoczenie, bo dla mnie największym zaskoczeniem jest obecność w tym Arsenicza. gronie Arsenicza. Tak? No. Bo on jest takim totalnym szefem był na początku tego sezonu. Może tam poza... Pewnymi momentami meczu ze Slavią, Praga, ale generalnie naprawdę na duży plus. Jedno z największych pozytywnych zaskoczeń, jeśli chodzi o całe rozgrywki, czyli o także mecze w europejskich pucharach, to właśnie Zoran Arsenić. A z drugiej strony w tej statystyce jest też potwierdzenie mojej obserwacji, że bardzo słabo gra Christian Gettinger w tym sezonie. Że on był takim gwarantem w tych ostatnich dwóch latach. Inność, tak? Tam wszyscy się zmieniali, tak? a był zawsze ten Christian Gettinger, który po pierwsze... Oczywiście był taki mądrzysz, dużo bramek samobójczych, ale nawet wtedy oddawał sporowo w ofensywie, bo ma świetnie ułożoną lewą stopę, a teraz jest takim piłkarzem, który jest, powiedziałbym, nawet wymienialny. Tak? Nie mówię, że tam ma zaraz skończyć fabian hiszpański, bo pewnie lepiej nie będzie. Czy Leandro, który ma 38 lat, ale generalnie ta forma Christiana Gettingera jest, już powiedziałbym, taka schyłkowa. No, ja jestem mocno rozczarowany Rafaelem Rossi, mimo że nie dziwi mnie ta statystyka i jego obecność tutaj, bo faktycznie w tym sezonie trochę tych błędów upełnił. No ale ten mecz w Częstochowie był taki, że jeśli trener Lewandowski chce być sprawiedliwy, no to tam powrót Mateusza Cichockiego jest więcej niż zasłużony teraz do składu. A w jakiej konfiguracji? No cichocki Just, Justiniano, Justiniano. Myślę, który... że na łapce? No, wiesz co tak szczerze mówiąc, jeśli Pedro miał za kogoś wskoczyć, to już wcześniej bym chyba posadził Rosiego. Bo tak, ja wiem, że to jest generalnie lepszy obrońca i poprzedni sezon miał kapitalny, ale Cichocki niekoniecznie moim zdaniem zasłużył na ławkę bardziej nie, nie niż Rosi. To, to ja bym się zachował inaczej, bardziej pragmatycznie. Do końca rundy Rosji w podstawowym składzie, później za pół banki gdzieś go można puścić. Rezerwowego jest, trudniej szedli. Jest to jest to, jakieś, jest to jakiś pomysł. Ale skoro jesteśmy przy Rakowie Częstochowa, to też warto wspomnieć o tym, że nasz partner Xcom przygotował nowe promocje w strefie kanału sportowego. W ofercie pojawiają się laptopy, smartfony i tablety, a do strefy wejdziecie klikając w link w opisie transmisji. Tam znajdziecie odnośniki do poszczególnych promocji i z hasłem: wygrana, możecie skorzystać z oferty specjalnej, którą serdecznie polecamy. O, jeszcze przy tym Rakowie, to tutaj można stworzyć taką kole, korelację nazwisk tematyczną. Pojawił się tutaj Makuch, Głukowski, Piasecki. No to przecież, tak jak mówiliśmy o tym Makuchu, że on no nie do końca wykorzystuje te swoje sytuacje. No to on jest w topie ligi, jeżeli chodzi o te wygrane pojedynki, tak, w powietrzu też stoczone pojedynki. I gdybyśmy sobie y, przypomnieli fakt, że to Makuch miał być y, jakby był na, wy, y, Boże, na wyżej na piasecki. liście niż Piesecki, tego się nie udało w końcu go wyciągnąć z zrobię to Krakowia. To dzisiaj właśnie Raków miałby takiego kolejnego łódkowskisa, właśnie, tak? Który bardziej by pasował profilem na piasecki. Tutaj się troszeczkę zaczyna wyrywać z tego profilu marka poprzedna. No bo też znaczy, na, strzela bramki. Jest <grym> no ale wiesz co tam. tam... Bo Ten profil to, bardziej to jest polega... To tak, no skuteczność. Gdyby tak. tak. że, Marek Paprząd nie miałby nic przeciwko, gdyby miał napastnika, który jednak te 15 goli w sezonie strzeli. A no, Maków fajnie według mnie wyglądał. Znaczy ja się spotykałem z Rakowie. opinią, że on jest za mało zdyscyplinowany pod względem taktycznym, żeby się tam odnaleźć. No, może by się wyrobił, bo to też kwestia tego, że... Niektórzy... Ale opieki taką takie same. Niektórzy, niektórzy mhm. właśnie w Rakowie po prostu e, pojmują, że warto zmienić te nawyki i być bardziej zdyscyplinowanym. Ale... Idąc dalej, przejdziemy może do bombelków kolejki. To nie była jakaś wybitna kolejka w wykonaniu młodzieżowców. Natomiast po raz kolejny na bardzo dobrym poziomie zagrał Łukasz Łakomy i to będzie chyba nasz taki stały punkt. Musimy policzyć kiedyś, ile razy go nominowaliśmy, ale wydaje mi się, że. On w, no. w ogóle miał w tym meczu, tylko wiadomo, zależy kto jak to liczy, że miał 8 kluczowych podań w tym meczu. 8 prób? Nie, 8 wykonanych. Celnych, no to proszę. 8, które. No, nie wydaje mi się, że by 8 doszło. No ale właśnie widziałem, że kibice zagłębia się tym zachwycali. Tak, ale według, według sofa pewnie. Tak, a, a co sprawdziłem na innym poważne. portalu, to tam były <laughs> dwa albo trzy, ale niezależnie od tego, on i tak jest najlepszym zawodnikiem w lidze, jeśli chodzi o kluczowe podania i tak to nawet dystansuje trochę. A czy też różna jest definicja kluczowego podania, bo niektórzy definiują. Ja tutaj według ekstraklasy tam yy, liczony jest. Według, więc... Bo na przykład według ekstra stats i mm -hmm. jak gdyby, ja to kompletnie rozumiem, to jest po prostu ostatnie podanie przed trzałem, niezależnie od tego, mm -hmm. jakie to było podanie. Nie musiało być to podanie otwierające i tak dalej. Ale na pewno jak patrzymy na grę jako Megan, no to to nie jest tak, że połowa jego podań to jest gdzieś tam na 30 metrze i ktoś strzela z dystansu, tylko jednak to są to podania nie, nie. bardziej pod ambitne. Zdecydowanie. Tak. Ja oglądałem ten mecz, pisałem ten mecz, oceniałem ten mecz i żałowałem, że nie dałem mu noty 7, bo, yy, bo rzeczywiście... Tylko nieskuteczność innych mm -hmm. piłkarzy sprawiła, że on kończył ten mecz bez konkretu, a był bardzo, bardzo przebojowy w tej swojej grze. Miał pomysł i ja bardzo lubię takich środkowych pomocników, bo trwa jednak taka dyskusja na temat środkowych pomocników. Niektórzy <śm> mają <śm> dobre algorytmy i tak dalej, które często wynikają z tego, że. Dobrze jest pod kątem na przykład liczb, nie podejmować często ryzyka, tak? Mm -hmm. A on podejmuje te przerzuty na podstawie podań. też ma taką tak niską celność podań, ale ona wynika właśnie z tego ryzyka. Jak, jak nie oglądasz meczów Zagłębia, nie patrzysz na okomego, to tego piłkarza nie będziesz w stanie dojść do właśnie Ja czasami bo, widzę, że ktoś odpala sobie. Bo nie ma programy. tych liczb. Jak patrzysz sobie w tabelki, to nie ma takich wielu asyst, nie ma tych goli za bardzo. Raz na jakiś czas się uda, ale trzeba wiedzieć, że po prostu piłkarze Zagłębia. Którzy powinni te akty wykańczać, tak na przykład, nie wiem, Bohar, który jest moim zdaniem na razie dużym rozczarowaniem. tych ostatni nie to lepiej. Moim szlepiej, zdaniem, był ale... kluczem do tego, żeby się udało z Wizowem, teraz z Wisąpock. znaczy kluczem był Krywocik, mm -hmm. bo Krywocik moim zdaniem. <laughs> no ta, kompletny, tak. kompletny dramat w tych dwóch sytuacjach. Generalnie. Nie wiem, co miał na myśli, bo pamiętacie, wiecie o czym On zostawiał piłkę, żeby ona wyszła poza boisko. No. Ale, no zostawiał. Ale nie wiadomo po co. Znaczy nie, bo chodziło o to, że on wykonał zły ruch, tak? Bo mógł podać w pewnym momencie do Kamińskiego, mógł. nie zdecydował się i uznał, że zawinie jeszcze do linii, e, do boku i, i pewnie, nie wiem, wyjdzie gdzieś z tą piłką na prostą i ją wybije. Trafił tak? na Buchara. Tak, no. i to się nie udało i on jeszcze piętką próbował tego Buchara minąć, kosztem tego, żeby nie było rzutu rożnego i, i, i duża korzyść dla, dla, e, e, dla Wisły Polsk. Nie było rzutu rożnego, ale była bramka za to. Ale i dobrze, pół, że to wywołałeś. Później bo, jeszcze złamał Ale życie. właśnie o, nie chodzi mi o, o, o drugą sytuację, że jak popełniasz taki błąd, i ma Wisła rzut z autu później, tak na wysokości 40 metra, wiadomo, te rzuty, które, znaczy bramki, które tracisz po z autu są szczególnie irytujące i nikt, kompletnie nikt się nie pokazuje Tomasikowi do gry. Zwróćcie uwagę sobie na tę sytuację, możecie otworzyć. I nagle ten Krywociuk, który jest ustawiony na 16 metrów, uzna, że w sumie ja się zgłoszę za piłkę. Podbieg na 30 metr, wykonał wyraźny ruch. Tomasik to dostrzegł. Nie do końca dobrze Tomasik ten aut wyrzucił, ale Krywociuk ostatecznie miał piłkę pod kontrolą. I tam była druga strata, druga na rzecz Bohara. Bohar uruchomił Chodynę, Chodyna dograł do Doleżala i tylko tam, nie wiem, pół stopy zdecydowało o tym, że nie było nie wiem, drugiej tej bramki. Stopy i Nie, nie, mówię o stopie, o stopie do leżala, która by była wysunięta, bo to, że Krywociuk złamał linię w tej sytuacji bramkowej, no to już jest... Centymetrowy spalony w sumie. Tak, ale ale on no, wciąż spalony. Bo jednak tak. była pewna zagadka Krywociuka w tym sezonie, bo on zagrał z Pogonią Szczecin i zagrał tam dobrze. Dodatkowo strzelił bramkę w tym spotkaniu i można się mu zastanawiać, dlaczego on nie dostaje kolejnych szans. A, no, to już Maciej Bartoszek mówił, że on jest mega elektryczny i nieprzewidywalny. A to już słyszałem właśnie też przed jego transferem, że to dość taki zagadkowy wybór Wisły-Płock, bo taki niepewny stoper. Ale skoro o, o stoperach Wisły, to możemy pokazać nasze nominacje do dzbanów kolejki, no bo ciężko było wybrać jednego ze stoperów na wciarze. Wybraliśmy tym razem ich duet. No nie jest to najlepszy moment wisły Płocki, chyba też... Moim zdaniem bardziej będą tęsknić za Damianem Michalskim niż za Rafałem Wolskim. Oczywiście wiadomo, że strata Wolskiego jest czasowa, a Michalskiego trwała, ale tak w tych nadchodzących kolejkach. Ja bardziej jednak widzę, że ta gra w defensywie Wisły cierpi i gdyby nie ona, to może by się udało jakieś punkty, po prostu nawet jakiś remis wyszarpać. No tam jest duża rotacja i jest rotacja na środku obrony, bo i Rzeźniczak był próbowany, i teraz Krywociuk. Bramcia, Ten Kapład się wydawał, że jest tak, taką ostoją solidności. Ten mecz ty, tylko mu tak totalnie nie wyszedł. Jeszcze ta czerwona kartka, bo on też się przydaje przy stałych fragmentach gry. W ogóle też ja dostrzegam tam kilka rozegrań, które są tylko na niego, też wyrzuty z auty i tak dalej. No, trzeba będzie do Kapładiego, jeżeli on będzie grał tak jak we wcześniejszych kolejkach, po prostu znaleźć jakiegoś partnera. Dalej. Też wiecie co, no jest, jest pewna chemia, która w tej Wiśle Płock była w związku z tym, kiedy był jeszcze Damian Michalski, bo masz okres tak. przygotowawczy, sparingi, treningi, się, tak. gdzieś wypracowujesz sobie ten duet i ten duet Michalski-Capułady się bardzo fajnie uzupełniał i to zdawało egzamin, później ten duet został rozbity, bo no, doszło do transferu Damiana Michalskiego i i trzeba jak gdyby, wiadomo, że ci ludzie, którzy w Wiśle byli, no to też pracowali na tych treningach, też grali w tych sparingach, ale jednak w warunkach meczowych musisz stworzyć kolejny duet, a nie ma takiego przekonania, że w Wiśle Polsk pojawi się ktoś, kto no może Michalskiego w tej chwili zastąpić, bo jest rzeźniczak, który wiadomo ma swoje lata, jest krywociuk, jest chyba Chrzanos Szulek może grać. Szanowski tak? też może grać. No, też może grać. Do tego, tego do, do Te rozszały, o których powiedziałeś, to no, negatywnie w no bo jak nawet jak już się pojawiały te głosy, że Michalski ma odejść z klubu, no to już zaczęły się problemy w defensywie. Przecież Wisła-Płock jedyne czyste konto w tym sezonie to zalicza w pierwszym meczu, tak? 9-9 meczów bez czystego konta, łącznie z Pucharem Polskim od 9 meczów. Ale to też myślę, że to, to nie jest jedyny problem Wisły płock bo tak no Maćkowi zadałem to pytanie przed programem, to. Zwrócimy uwagę no, to, na napastnika. Na napastnika. Bo moim zdaniem w wiśle jest problem, że w każdej formacji nie ma takiego lidera. Teraz tym bardziej jak wypad Polski. Tak? W bramce nie masz pewnego bramkarza. Nie, nie jesteśmy w stanie teraz postawić... No wiesz, do Gradecki na początku z Zenu jeszcze takim Tak, ale, ale też no, mecz z Lechem miał takie niepewne mecze. tak? Im dalej w las, tym te mecze były bardziej takie też elektryczne, miałem wrażenie. Także nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest numerem jeden w bramce. Jestem problem ze stoperami. Jest problem z kreowaniem akcji ofensywnych Bezwolskiego. No i jest chyba moim zdaniem największy problem z napastnikiem, który, słuchajcie... No, strzelił jedną bramkę, ale teraz pytanie: ile, Waszym zdaniem, Łukasz Sekulski oddał celnych strzałów w tym sezonie? Sześć. Jeden. To była bramka w pierwszej kolejce. No. Tak, nie oddał celnych tak. Strzału. to strzałów. To, no, to to tak, jak to, z cystyka. tego, co sprawdziłem, no to, to był jedyny cel. Musiałem tam Tyle głęboko tylko, się... że byśmy się pobawili troszeczkę, to można się zastanowić, czy mm, kolar nie jest najlepszym rezerwowym napastnikiem w lidze. Pod, hmm. e, gdy popatrzymy na to, Ziesz, co tam, Pamiętam tak? w poprzednim sezonie, jak liczyłem konwersję bramek e, względem strzałów, to kolor tam był bardzo wysoko. On był takim mega efektywnym gościem. Ale w bo, tym sezonie, bo on nie jest taką klasyczną dziewiątką. Kolar. Na pewno ma jest taki wyższy roz, gols, No bo Sekulski pod tym względem wygląda trochę jak takie ciało obcą. On jakby... No nie tyle, że on ma te sytuacje wykorzystuje, tylko mam wrażenie, że on, on nie potrafi po prostu się na boisku odnajdować tak jak w poprzednim sezonie, gdzie Ale zagrał Ale on życiuszkę. dobrze grał na początku sezonu, bo nawet ten mecz z Wartą, zobaczcie, on często brał udział w tych akcjach tak. na zasadzie tak, odbioru, krzywego podania, okay, tak. e, gdzieś asysty drugiego stopnia, asysty i tak dalej. Tak. Ale nie go ma już tych konkretów. Lech go w ogóle chciał, tak? Tak, tak. Nie ma już tych konkretów po prostu. No brakuje goli, tak? z tego będziemy hmm. go rozliczać. Przy czym tak. poprzedni sezon on był tym napastnikiem, który miał największą różnicę pomiędzy bramkami oczekujących a tymi, które strzelił. I tutaj mówię o bramkach na plus, tak? że, 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 że tworzył często coś, coś, coś z niczego. tak, Możemy to ująć, ująć w słowach, więc powiedziałbym, że tutaj się wszystko, wszystko wyrównuje. No, tyle tylko, że jeszcze byłbym spokojny, tak? że, 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 że jest problem w każdej formacji, bo myślę, że. Jeśli chodzi o np. linię pomocy, no nie ma tego problemu. Nie, tam jest kłopot bogactwa, żeby czasami no wszystkich pomieścić. Trochę eksperymentował w tym meczu z zagłębiem e trener, w sensie przesunął dawo do środka na tę pozycję, e na której zazwyczaj grał woski, to stworzyło miejsce w pierwszym składzie dla kocyły, to nie do końca wyszło. Chociaż gdyby Dawo wykorzystał te ostatnie akcje w ostatniej minucie, no to, no, no, no to byśmy nie mówili w ten sposób. No okej, no niby są opcje, ale, ale w ostatnich kilku meczach też no, no, ta Wisła Płocka no już nie kreuje tylu sytuacji, ile krowa na początku sezonu. Ja myślę, to że tam jeszcze w Wisła jest jeszcze jeden napastnik, o którym trochę zapomnieliśmy, bo jego tam męczyły dość mocno urazy, też w rundzie wiosennej. Damian Warchoł. on zwłaszcza na początku poprzedniego sezonu mocno zaskakiwał. No i chyba no właśnie, jeżeli właśnie, to tak trochę zniknął. Z matki, zniknął, nie? zniknął totalnie. No teraz się pojawił na boisku. Tak, tak, ale myślę, że. Bo drugiej kolejki nie grał. On pracuje na to, żeby dostać, dostać szansę. No jeszcze jest Mateusz Lewandowski, który jest bardzo chwalony za to, jak gra. Ale to też, bardzo, to, to, to też bardzo. a to był też taki nie jest przygotowań, dziewiątka. chyba, bo on miał bardzo fajne wypożyczenie do wigier suwałki. Ja jakby kompletnie byłem zaskoczony, bo w pierwszej lidze mm -hmm. nawet Mateusz Lewandowski jakoś nie, nie błyszczał. w Koronie chyba? Tak, tak, tak. A w wigrach znalazł takie swoje miejsce na ziemi i odbudował się po trochę pewności i właśnie słyszałem na tym, że no całkiem wysoko stoją jego tak, i Strzelił bramkę w spotkaniu z Międzią Legnica. Dostał tam ok, prezent. Chyba miłyskowiec popełnił błąd, o którym już wcześniej mówiliśmy. No ale strzelił mm -hmm. tę bramkę. I chyba jeszcze. A co z tym młodym chłopakiem? Wypożyczyli go czy walczakiem? Walczakiem? Nie, jest cały czas w rezerwach. Okay. Okej, okay. w nominacjach do dzbanów były jeszcze dwa fragmenty, dwa akcenty dotyczące meczu Rakowa. Ja prawie północ nominacją nominacjęmawianą. Z Radoviaka no, Drugi. <laughs> pierwsza z nich, Lisandro Samedo, to jest dla mnie kompletne rozczarowanie i gość drugi raz wychodzi w wyjściowej 11, drugi raz dostaje zmianę w 45. minucie. I nie jest to przypadek, bo na Twitterze wypisałem jego Statystyki z tego spotkania, które są kompletnie kompromitujące dla jakiegokolwiek ofensywnego zawodnika. Zero udanych dryblingów, zero wygranych pojedynków ofensywnych, zero wywalczonych rzutów wolnych, progresywnych biegów i kontaktów z piłką w polu karnym. Jedno podanie do przodu, jedno przejęcie, dwa faule, osiem strat, dwie odzyskane piłki i dwa z dziesięciu wygranych pojedynków defensywnych. No, gość ze statystykami jak na piłkarza z czwartej ligi, a to jest drugi najwyższy kontrakt w Radomiaku, więc no spore nieporozumienie. A druga kwestia to jest sędzia Tomasz Musiał, który też zajczył kompromitujący występ przede wszystkim z tą czerwoną kartką, którą pokazał Rafaelowi Rossiemu, ale też z brakiem drugiej żółtej kartki dla Filipe na Cimento. No i to jest Kolejny słaby występ Tomasza Musiała na przestrzeni ostatnich miesięcy. To trzeba chyba zadać sobie pytanie, czy to nie jest obecnie <coughs> najgorsze zdanie w Ekstraklasie. On czy na przykład Jarosław Przybył? To jest ciekawe takie... Moim zdaniem Jarosław Przybył w tym sezonie jest najsłabszym no. arbitrem. Bo sobie Czyli nie... musiał przedostać. To to chyba tak w Dobry nie dostał już meczu nie, czasie, nie? nie zapominajcie nie, nie. o Bartoszu Frankowskim. Ale właśnie moim le, zdaniem le, le. jest tak. Nie, no że... no dla mnie Bartosz nie, nie panuje nad meczami po prostu. Jakie... Mm. On może nie popełnia takich, tak, megrę, nie takich błędów, rządów. ale jak on ma mecz, to już wiem, że tam będzie po prostu moim chaos. Moim zdaniem Bartosz na jest na innym biegunie niż na kompletnie innym biegunie niż Tomasz Musiał. I podzieliłem się ostatnio tą refleksją na Twitterze. Wydaje mi się, że Tomasz Musiał nie jest dostatecznie krytykowany za poziom sędziowania, dlatego że jest sympatyczny, sympatyczny w stosunku do piłkarzy, którzy bardzo go lubią, trenerów. Działaczy. I, czy ta historia pewnie też I tak dalej. I to jest taka: okej, okay, popełni błąd, ale, ale to jest Tamasz Musiał. A Bartosz Frankowski jest niesympatyczny. Bartosza Frankowskiego <coughs> nikt nie lubi. I, I w związku z tym każdy jego błąd. On był taki mecz, chyba nie wiem. To było Zagłębie Lubin, Lech Poznań i. Nie zauważył faulu na Michał z Sk ale na połowie jeszcze Lecha Poznań i już była wielka burza. O, Bartosz Frankowski, wielki błąd. Ludzie to był. Faul chyba na kartkę, ale tylko faul na połowie, a nawet, nawet nie byłoby z tego groźnej, groźnej sytuacji. I już ten jeden błąd był rozmuchiwany właśnie dlatego, że Bartosz Frankowski nie dba o, to, o swój wizerunek. W takim sensie, że, e, że jest zdystansowany. że Nawet jak oglądaliście ten dokument Kanal Plus Sędziowie na podsłuchu i sobie posłuchacie jak e, się komunikuje Bartosz Frankowski z piłkarzami, to tam... Jest bardzo tak chłodno, bym powiedział. Mm -hmm. Nawet jak, Bartosz, jak służbista. Jak Bartosz Frankowski służbista próbuje sobie zażartować do Kuby Czerwińskiego w pewnym momencie, że, że coś tam o, o poziomie meczu, no to Kuba Czerwiński się na niego obraża i tak ironicznie rzuca, o dziękuję coś tam coś tam nie. Musi obejrzeć sobie ten dokument, bo on dużo mówi o pracy, o pracy sędziów i, i, i to jest bardzo fajna, bardzo fajna produkcja, ale no, widać te różnice i, i i, I no nie ma takiej sprawiedliwości w tym, że jak oceniani są sędziowie. Wiesz co, ja myślę że, się, że... ja myślę, że to jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, Bartosz Frankowski bardzo często po prostu nie panuje nad meczami i te mecze w moim zdaniem są takie, że tam jest dużo jakiegoś chaosu, jakiejś takiej dziwnej, jest, jak rosnącej jakby... frustracji obydwu drużyn, a w przypadku Ale Tomasza to Musiała... Ale to jest to, jest niesympatyczny a w przypadku Tomasza musiała musiała jest się to... dogadują z nim. A w przypadku I... Tomasza Musiała jest to po prostu... Y... To są błędy takie no karygodne, bo przecież w samych tak, latach, tak, w meczach Radomiaka. Miał niepodyktowane rzuty karne. Tam Stalimielec dał rzut wolny za faul w polu karnym. No teraz klikarze, na cementu więc... a później wylecieć też drugą tak, rzutą tak, tak, karną no, za stempel. Takie tego nie, kompromitujące mhm. były te błędy. Myślę, że trochę ciągnie się ta opinia za Bartoszem Frankowskim względem mecz Górnika-Zabrze z Legią Warszawa, który był... No, wyglądał bardzo źle. To jeszcze był chyba Lukinias grał. Tak? A nie Śląsk-Wrocław-Legia, Bo... tam gdzie jego był asystent było... podniósł Koroniewkę? Nie, nie, To, nie. Nie, to było... chodzi o to polowanie na Lukiniasa, Polowanie tak? na Lukiniasa, tak. By to by się kompletnie rzeczywiście wymknął ten mecz z rąk Bartoszowi Frankowskiemu. Ale generalnie jest to trochę rozmuchiwane. E, na przykład ja pamiętam, że było coś takiego, że często nawet piłkarze mieli taki zarzut i dziennikarze również, że Bartosz Frankowski buduje swój autorytet rozdając kartki na prawo i lewo. I nie potrafię tego zrobić w inny sposób. I pamiętam, że jak robiliśmy wywiad, to się pytałem: Bartosza, Czy tak było? mówił, No, rzeczywiście tak było, ale tak było dlatego, że dostałem takie wytyczne z kolegą sędziów, że jestem młodym sędzią, że sędziowie od początku mi wchodzili. Znaczy, piłkarze od początku wchodzą, chcieli mu wchodzić na głowę. On mówił, że już od samego początku, kiedy sędziował swój pierwszy mecz, chyba na GKS-ie, był chatów, i już w tunelu. Nie? Piłkarze widzieli, że jest młody i tak dalej, i, i, i zaczynała się jakaś psychologiczna gierka, i że miał takie przykaz z góry, żeby rozdawać kartki, żeby. Nie bać się. Tak, żeby, żeby, żeby się nie bać. Także wydaje mi się, że, że nie jest do końca sprawiedliwie oceniany właśnie przez pryzmat tego, że nie jest, nie jest takim bratem łatą, nie jest gościem, który rzuci żart i tak dalej. Okej, okay, ale jeśli chodzi o ludzi, którzy mają mecze pod kontrolą, to mamy też murarza weekendu, którym został. Matej Rodin. Moja ogólna taka konkluzja dotycząca obrońców w Krakowie jest taka, że oni są bardzo solidni i tak generalnie Gica, Rodin, Jugas wydaje mi się, że dość często goszczą w naszej rubryce Murasz Weekendu, a jeśli nie, no to po prostu mają takie dość solidne liczby i, i generalnie wyróżniłbym ich jako takich troszkę lepszych stoperów niż średnia ligowa, może nawet podchodzących pod ligową topkę, tak jako, tak jako całość. Nie wiem, czy się ze mną w tym elemencie zgodzicie, ale, to... ale to jest chyba najmocniejsza w ogóle formacja Jugos. Krakowi. Jogas, moi drodzy. A mi się ten gita ostatnio Jugos. podobał. Widzicie, Żurek Pomidorowa, Rodin Gita, Jugas, Kamil Jabłoński. Ja, no ja, nawet, ja, ja, no ja, ja się śmieję, bo ja po, po trzech kolejkach popełniłem taki tekst, tak, że ja, trener Zieliński na defensywie może zbudować coś fajnego, a potem zaczęli te mecze przegrywać. No, bo były te czyste konta, tam jeszcze były czyste konta z poprzedniego sezonu, tam chyba 6-7 z rzędu było takich meczów i, i zaczęli przegrywać gdzieś to siadło. No ale, ale co, do, co do ogólnej zasady, no to prawda. No. Tylko, tam Średnia wzrostu też się zgadza. Tak, tak. Wspieranie których się zgadza zazwyczaj. Tak. Tylko może mogliby być też trochę z tymi warunkami fizycznymi troszeczkę groźniejsi w ofensywie. Mam wrażenie, no że, tak. że może tego trochę im brakuje. To powinni wykorzystywać. Rzesznie Bałacki miał taki moment, kiedy strzał gole i strzał, strzał ważne gole, chociażby w tej kampanii, która wprowadziła do zwycięstwa tego w Polski. Krakowi. Yy, tak. Tak było, a my możemy sobie powoli przechodzić do podsumowania naszych głosowań, które już dawno A się... czy my mamy zamiar porozmawiać o Marcinie Kaczmarku, moi drodzy? <laughs> możemy, prze... możemy przeznaczyć ten element programu na rozmowę o Marcinie Kaczmarku. się w... w projekt Marcin Kaczmarek w Gdańsku? Ja pamiętam Marcina Kaczmarka głównie z Wisły Płocki. Ja pamiętam, że on grał z taki mocno pragmatyczny futbol. To było strzelenie gola, wycofanie się, defensywka, konterka. Nie wiem, czy w tej konfiguracji zawodników to się sprawdzi. Ja jakoś mam wrażenie, że Marcin Kaczmarek ma taką całkiem solidną markę na rynku trenerskim. Jak na oczywiście... On gra bardzo bezpiecznie. Nie, nie jakąś taką markę, która go predysponuje teraz do pracy w Ekstraklasie, ale tak ogółem yy, raczej jest kojarzony z sukcesami. No, przynajmniej mnie się tak kojarzy z awansami gdzieś w tych niższych, w niższych ligach. ligach tak. Tak. Zresztą nawet z Widzewem. W, ten Ta, ta ostatniego praca to jest awans. Okay. Może nie był to awans w fenomenalnych okolicznościach, ale jednak awans. No tam wcześniej się te, te, taki wizerunek wyrobił, bo tam ta Lechia, tak, Pogoń, Olimpia Grudziądz, Wisła Polski, i rzeczywiście Wisła Płock chyba od drugiej ligi. nawet. Od drugiej, mówię. tak jest. Tak, pięć lat. Tak. Bardzo długa praca. Tak, i udało się to zbudować. Ciekawe się to wszystko układa, bo kiedy byłem u Recy, co o czym wspominałem, to rozmawiałem wtedy przy okazji, bo do polska daleka Podróż, no to nie opłaca się na jeden wywiad jechać. Robiłem też wywiad z Marcinem Kaczmarkiem, i to był ten moment, kiedy. Pół roku wcześniej Lechia tak chciała. Tak, zimą to było, chyba. Tak, a... I władze Wisły dały tam weto. I... Chyba nawet prezydent miasta. Tak, i nawet Marcin Kaczmarek. On sam mówił. Tak, na końcu tego wszystkiego, ale, ale no było widać, że ta Lechia to jest taki temat, bo też długo o tym rozmawialiśmy, który bardzo mocno go kręci i bardzo mocno chciał w przyszłości. Wydawało się, że to już może się nie udać, bo Marcin Kaczmarek teraz nie zjechał, tak, Jeśli Zjechał, no, Komentował mecze w postaci i tak dalej, ale te jego przygody ostatnie powiedziałbym nie są zbyt, zbyt Przede udane. Przede wszystkim brukbet, bo, bo o ile widzę, w tak. to był awans, to brukbet to był taki środek stawki i takie mieszane uczucia. A jednak, a Lechia jednak zrobiła się Pucharowiczem, i ten rozstrzał był bardzo duży. A ciekawie czasami. Piłka jest. To chyba to wszystko, co lubimy w piłce, że jest taka przewrotność, że za chwilę te, te dwie drogi mogą się przeciąć. I ja jestem ostatecznie ciekawy, yy, co z tego wyjdzie, no bo, no bo to serce często jest tak. On jest wychowankiem też jako piłkarz. Tak, tak. Mhm. Takim czynnikiem, yy, który przepompowujemy, że, że jest przereklamowane, tak? że, że musi być człowiek stąd, to jest takie mityczne powiedzenie, żeby w trudnym momencie pomóc tego wszystkie pomóc wydostać się z problemów, ale też nie deprecjonowałbym tego na starcie. Ja też jestem ciekaw jego pracy w Lechii pod tym względem, że on sam kiedyś o sobie mówił w jakimś wywiadzie, że lubi takie menadżerskie podejście do, do prowadzenia piłkarzy, takie jak w Anglii jest często wyznawane. I że, że takie podejście do tych powiedzmy większych nazwisk, czy bardziej takich indywidualności w klubie, on, on to ma. I w sumie w takim klubie jak Lechia to może się przydać, no bo gdzieś jednak w tej szatni mamy takich zawodników, którzy gdzieś mogą się ze sobą pokłócić, są tam jakby takie większe osobowości. No i to może być trener na, na miarę tego klubu aktualnie, tylko no jednak powiedzmy sobie szczerze, jest w trudnej sytuacji, no bo no jednak dwa lata nie pracował i teraz ratować Lech jest tak dużego kryzysu, gdzie ten kryzys jeszcze wykracza poza boisko, no to może nie być proste. Tym bardziej tak jak powiedziałeś o tym, że ten fakt, że ten trener jest nasz, no to też w sumie władze klubu mogą też wykorzystywać, nadużywać. A no pewnie, pewnie był to też jakiś akcent, że takie uspokojenie nastrojów, no bo hmm. zatrudniamy człowieka, który jest w jakimś dobrze dobrze pewnie też aspekt tak ekonomiczny, dalej. bo wydaje mi się, że nie był drogim trenerem Marcin Kaczmarek. No, nie, w tym momencie, no to ale... na pewno tańszym z tego tercetu Wukowicz, Grzelak, Kaczmarek, bo, bo te nazwiska się najczęściej Bo jeszcze przybijało. jeden Kaczmarek pewnie na liście płac cały czas jest. Hmm. Tak, a propos tej dynastii, to w ogóle bardzo ciekawe wyliczenia, absurd. <laughs> Użytkownik Absurd B na Twitterze policzył, w których klubach najdłużej pracowali kaczmarkowie. No i Lech Gdańsk jest liderem tego zestawienia. 85 miesięcy. Bogusław Marcin oraz Tomasz. Ten czy Marcin ten, co grał w Olimpię Grudziądz widze i tak dalej robi jakieś papiery trenerskie. Zresztą w lechy Słyszałem, coś słyszałem jakiś czas Czasem może tak, że tak. Tak, to robi No to robi. super. No to fajnie. Chyba jeszcze Kaczmarek w koronie, no bo to nie ten sam. Zbigniew, Zbigniew Kaczmarek. Tak, Zbigniew Kaczmarek nabił 39 miesięcy Stomilowi, dzięki którym Stomil jest wice tego arty ciekawego zestawienia. A propos jeszcze... A propos a jeszcze... jeszcze Marcina Kaczmarka? Odegrał? Nieświadomie wielką rolę w polskiej piłce w ostatnich latach, bo jego zwolnienie z Wisły Płock otworzyło drzwi do Wisły Płock dla Jerzego Brzęczka A. i wszyscy wiemy, jaka była nasza historia. A jeszcze się jeszcze Marcina Kaczmarka w Wiśle Płock, to tak mi zapadło w pamięci, jak były jakieś transfery szykowane do, do Wisły Poz. z jego kadencji, to Marcin Kaczmarek mówił, "OK, może być jakiś młody zawodnik. 19-18-letni, warunek jest jeden, musi mieć rozegranych przynajmniej 100 meczów w ekstra klasie. No i było ciężko takich zawodników znaleźć. Znaczy, problemem moim zdaniem Marcina Kaczmarka jest trochę jego wizerunek. Mianowicie on nie załapał się na to, co na przykład na co załapał się Janusz Niedźwiedź, że... Albo kilku innych trenerów, że był przedstawiany jako taka nowa fala w polskiej myśli szkoleniowej, tak, i tak, tak dalej. On tak raczej po cichu cały czas działał, bo jest. Był nową falą, zanim nadeszła nowa fala. Tak. Jest niecharakterystycznym trenerem. W sensie jego drużyny nie grają w żaden charakterystyczny sposób. Tam jest raczej taki pragmatyzm, tak, o czym mhm. o tym już powiedzieliśmy. I jako osobowość też jest osobą taką niecharakterystyczną. Jest raczej, wiadomo, grzeczny, potrafi się wysłowić i tak dalej, ale. Nie ma czegoś takiego, co byłoby cechą jak gdyby wyróżniającą go spośród tłumu innych trenerów. Jest taką neutralną postacią tak, tak, no na rynku właśnie, trenerskim. Ale ma... może w Lechii teraz akurat taki trener będzie. Ma, moim zdaniem nie to wiem. Odpowiedni. Generalnie ja bym porównał go do Jacka Zielińskiego i Jacek Zieliński osiągnął sukcesy w karierze trenerskiej, także nie ma przeciwskiej. mówisz już Jacku Zielińskim w Krakowi obecnie. Tak, tak. Okay. Także także będzie dobrze. A u nas za moment wybije północ, więc może sobie wybierzmy te jedenastkę kolejki może na początek, już bez nominacji, bo, bo troszkę nam zeszło. Natomiast tak się przedstawiają te wyniki. Rawas, Henrik, Rawas widzę w łódź w bramce. Filip Nadenowicz Fatos Farnas, Lubomir Szatka, Joel P. to jest linia defensywy. Dominik Kun na tej szóstce, taki box to box. Paweł Zieliński na prawym skrzydle, na lewym dom, Damian Kądzior. Jako dziesiątki Kanji Okunuki, czyli też jeden z dominowanych do jastrzębia tej kolejki. Bardzo fajne wejście, dwie bramki z koroną kielce. Iwi Lopez i Fabian Piasecki. Jakieś zmiany, jakieś propozycje od Was? Ja bym w do za Zielińskiego. Nie wiem, Myślę, że to... była mobilizacja kibiców widzę. Tak, tak, tak. Le, ja, lepsi. Lepsi. ja jestem za rok, zdecydowanie zdecydowanie kolejce. Zdecydowanie. Czyli generalnie zwiększamy. Bo możemy jednego zmienić, tak? Tak, tak. tak. No to Czy znaczy To nie ma żadnego znaczenia, ale możemy. możemy Paweł Wszechek przegra, przegrał nawet z Kacperem Chodyną w głosowaniu. Miał 23,1% głosów, Kacper Chodyna 23,4%, więc niedoceniony Paweł Wszołek w tej kolejce. Ale Wszechek jest tam doceniony. Właśnie, jest za swoimi czasami. <laughs> tak. <śmiech> Uznajmy, że jest to rekompensata, i, i przejdźmy do podsumowań, jeśli chodzi o jastrzębi, bąbelków, borysiuków i dzbanów. Tutaj nie mamy grafik, więc sobie będę musiał przeczytać, ale spokojnie, jakoś to, jakoś to zażegnamy. Filip Nadenowicz został jastrzębiem 10 kolejki ekstraklasy. 35,5% głosów na drugim miejscu. Dominik Kun 29% głosów na trzecim miejscu. John van der Brom 23,7% i Kanji Okunuki 11,8%. No myślę że tutaj, że chyba John van den Brom zasłużyłby na to pierwsze miejsce. Zasłużenie. Każe... I prawo dla Okner. <grym> tak, w każdym razie Borysiuk 10 kolejki. Tym razem Filip Adenowicz na drugim miejscu, bo Fabian Piasecki. Ponad 56% głosów. No i tutaj też raczej nie mamy żadnych wątpliwości. No ale generalnie Nenę. Na koniec sezonu zrobimy takie głosowanie, Fabian Peschecki czy Nenę i rozstrzygniemy te kwestie raz na no zawsze. W końcu zawsze. gol z polskiej ekstraklasy będzie kandydował do tej bramki roku Puszkasza. A właśnie widziałem a, a... profil na Twitterze, to ty podawałeś dalej, nie? Hmm. Że wrzucili bramkę Śliwy. Tak, pierwszej kolejki, tak, 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 tak. Gdzieś tam e, jakiś portal typu FIFA, coś takiego. Ale taki nie, to, duży. to oficjalne konto było. Tak, ofi oficjalne było, tak. Nie, tak, no to tak. w tym roku kandydat może być tak. jeden. Szymon Skrzypczak, Chojniczanka, Chojnice, gol z powoł, tak, boiska tak, z tak, wznowienia tak, tak, tak. gry. Ale to od Piaseckiego, no to mówisz, że nenę teraz ładniejsze, A jakbyś porównał bramkę Piaseckiego sezonu z poprzedniego, z tą, to która ładniejsza? No, z poprzedniego. Ja już mówiłem. Wy, Dobrze, wyżej złota. Wyższy pułap. A jakbyś no, okay. porównał z Bramką z Krzypczaka. czy Kantę? <grybczak> Kiedyś widzę plus ekstra był, był taki, taki dylemat. Ale swoją drogą niesamowite jest to. Tomasz Mikołajczak i Szymon Skrzypczak w tę choinice. Wydaje się, że. Tomasz Mikołajczak ma chyba XVII. Widziałem to. prawda, że... i jest zasłużenie. Tak, bo on jest legendą Chojniczarki. Chojnicy. Jestem tak stary, że pamiętam go z Lecha Poznań. Był pewnym rozczarowaniem, aczkolwiek był chyba taki mężczyzna, że dwa gole i nam się wydawało, bo to był ten okres Lewandowski i tak dalej. No w da jeszcze jest teraz Patryk Tuszyński. Tam. Strzelby, Uuu, strzelby, strzelby panie, takie. Panie. Taki tercet potężny bym no? powiedział na, na pierwszą ligę. No ale to już są zawodnicy wiekowi, a my sobie powiemy o bąbelku kolejki, którym jest... Piłkarz Lecha Poznań, Filip Szymczak, 35,5% głosów przed Łukaszem Łakomym, Aleksandrem Pawrakiem i Jakubem Myszorem. Dużo osób się dziwi, czemu Filip Szymczak tak dużo gra, zwłaszcza w europejskich pucharach, ale w sobie broni się liczbami, te bramki trochę wypracowuje Mówię, w ekstraklasie. Mógł, mógł. Okej, okay, ale ma, asysty, ma Chyba to już 800 minut, Ale on ma, on ma dwie asysty. Ja byłem to zaskoczony, że W tym że ma trzy asysty generalnie, tylko trzeba pamiętać, że jedna z tych asysty, no to jest podanie do Sołzy, kiedy on szyił z dystansu tak, ma się z tak. w meczu z A trzeciej nie pamiętam. No on się uczył. on głównie gra na tym skrzydle, to jest na jego nowa pozycja. Znaczy, i... te, no spokojnie. Bo na przykład ten mecz pewnie oglądaliście z w Wiedeń, był taki. Było dużo krytyki Szymczaka, ale trzeba powiedzieć, że tam kilka pojedynków wygrał w takich nieoczywistych sytuacjach między innymi przy tym pierwszym golu. No, generalnie jak na przeskok z GKS-u Katowice do fazy grupowej Europejskich Pucharów, no to jest okej. Okay. Ale widać, to... że to jest też inwestycja po to, żeby Szymczak był skurasiem nowym. Tak, w takim sensie, że na przykład, tak, tak. żeby liczby notował w kolejnym sezonie, bo w poprzednim sezonie Michał Skóraś miał cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Szymczak już ma trzy, także... No bo już skócenie. Skócenie. Skóra się, nie skóra się nie możemy traktować te, te, takiego piłkarza, yy, którego gdzieś trener chce wykreować, no bo on już jakby wychodzi na te głębsze wody, nie jest też młodzieżowcem. A, a Szymczak jest rzeczywiście takim młodym piłkarzem, którego trener Van yy, der chce sobie chyba wykreować, bo on nie musiałby na niego stawiać, tak? Ma też inną opcję, ma też Szwilego, który, który myślę, że pod względem czysto piłkarskim no na pewno jest lepszym e, zawodnikiem. Jest też beldę? No jest też Wedę, więc to, to nie jest tak, że tych opcji na, na skrzydłach nie ma, a, a w dłuższej perspektywie Szymczak może się tej pozycji nauczyć, ale też nie wiem, czy, czy jednak. Nie, on się... będzie dziewiątką. Przykro. No On się męczy no, na tej pozycji. Moim zdaniem. Czyli fajnie, że gra, ale traci swoje atuty. No, moim zdaniem. Coś za coś. W głowie Szymona, znaczy Szymczaka cały czas jest coś takiego, ta akcja z Karabachem i na 2-0. Że wtedy, gdyby trafił. No to to już by mogłoby być inne wejście w ten sezon i mogłoby się to wszystko potoczyć trochę mm -hmm. inaczej, a teraz coś tam się mogło przyblokować. Bo pamiętacie, to była taka świetna sytuacja, tak, na 2-0. Tak. No, praktycznie, praktycznie pewna bramka, przynajmniej yy, w założeniu. I gdzie by dzisiaj był Lech? Gdzie Lech by dzisiaj? Szymczek. Lech dzisiaj by się przygotowywał do wyjazdu na Kampnął. Tak by Ile dzisiaj miałby Chylika i miałby Kownackiego. Tak, I Kądziora. Tak, by I, po, i, I powrót lewego tak. na Bułgarską. Tak. Ale to by żarło. Myślę panowie, że odpływamy... Nie chcemy, nie chcemy wrzucać, Filip, zbyt wiele na twoje barki, ale to wszystko przez ciebie. Myślę panowie, że odpływamy w, w niebezpiecznym kierunku, więc dzban dziesiątej kolejki klasy. Tomasz Musiał, 43% głosów, W miejsce Stoperzy Wisły. Angelo Henriquez, Henriquez na trzecim miejscu, co w sumie też zasłużenie, no bo dość kuriozalna sytuacja z czerwoną kartką za zarzucenie bidonem. Lisandro Samedo na miejscu ostatnim. Czyli bez niespodzianek. Mhm. No dobrze panowie, zbieramy się powoli na przerwę reprezentacyjną. Piłki ligowej będzie nam brakować przez najbliższy, najbliższy okres, ale kiedy wróci to będziecie mogli ją obejrzeć. W kanal plus online i my zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej dla widzów kanału sportowego. Pierwsze trzy miesiące za 20 zł. Oglądać będziecie mogli oczywiście nie tylko ekstraklasę, ale też najlepsze ligi zagraniczne, w tym wspomnianego Roberta Lewandowskiego, który niestety przez Filipa Szymczaka na bułgarską nie przyjedzie. Ofertę znajdziecie w linku w opisie programu, a my dziękujemy bardzo za te wspólne ponad półtora godziny. Dziękuję. Kamil Warzocha. Dziękuję. Maciej Wąsowski. Dzięki. Mateusz ser. Bardzo fajnie się gadało dzisiaj, tylko straszną mam teraz na żurek. Nie wiem, <grym> po pierwsze, na, po pierwsze na, jest późno, a po drugie jestem na diecie, nie mogę. Na, na czacie ktoś wspomniał, że nie ma kuby białka, więc nikt nie powie o zalewajce. To ja powiem: zalewajka, bardzo dobra zupa. I tym miłym akcentem żegnamy się z Państwem. Dziękujemy. Do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go.